Witam. Siemanko. Siemanko. Słuchaj, już jesteśmy live, ale wygląda na to, że chłopaki jeszcze nie ogarniają, więc ja tak cię troszeczkę tutaj ściszę, myślę, że jest okej. A to my jesteśmy teraz live. Tak, już jesteśmy, wiesz co, bo generalnie ja w ogóle chciałbym powitać wszystkich, którzy do nas dołączyli tak troszeczkę na szybciutko, a tam chyba Robert, czyli oczywiście Pentagram, ogarniał też linki do streama, ja też rzuciłem na Twittera i tak dalej. Bo wiesz co, dowiedziałem się na 15 minut przed 20, że kapitan Turcji odezwał się do naszego oczywiście admirała statku lotniskowca, jakim jest Pol Team, Science Vessela tego naszego i będziemy grać. Dwa razy jeden na jeden i to jedno dwa na dwa. No, to bardzo fajnie. No, okej. Okay. Ale czy mógłbyś mi podać jakiś link do tego, jak na mecze? Chętnie bym sprawdził sobie. Wiesz co, ja na razie tak naprawdę nie wiem, wiem tylko tyle. Czekaj chwilę. Męczę pentagrama teraz, wiesz. Wiem tylko tyle, że jest Dice Star, Tefel i oni także będą grali 2 na 2. Na nich będzie grał, i teraz tutaj cytuję, jakiś Uliking chyba, tak? I Mówdu. A mógłbym to zobaczyć? Jakiś link? Zupełnie nie znam tych ludzi. Czekaj, za chwilę ci pentagrama pomolestuję. Dobra. W międzyczasie przygotuję troszeczkę to środowisko w domu na to, żeby nie generowali jakiegoś krzyku. Także zaraz wrócę. Słuchajcie, i ja witam wszystkich na czacie oczywiście. Przepraszam bardzo, że tak wyszło tak... nawet nie wiem, jak to nazwać, może tak troszeczkę partyzancko, ale będziemy tutaj chwilę sobie streamować. 2-1 na 1 oraz 1-2 na 2, Dice Star oraz Tefel to nasze dzisiejsze gwiazdy. Pamiętajcie, że dwa mecze pomiędzy Polską a Turcją w tym Country Championship zostały już rozegrane, tak więc my wygrywamy już tak naprawdę 2-0. Jedynie jeden punkt wystarczy nam tutaj do wygranej całego tego meczu, ale z tego co kojarzę, każdy punkt się w ogóle liczy do czegoś tam, klasyfikacji jakiejś generalnej. Druga sprawa jest taka, że ze względu, i teraz tutaj do wszystkich, którzy mówią, że oczywiście nie słucham się jakiejś sugestii albo czegoś takiego, do wszystkich, którzy mówili, że jest jakiś problem z opóźnieniem na streamie, ustawiłem, bo rzeczywiście podobno jakiś był tam mały problem, ustawiłem je trzy razy większe, więc teraz powinno być tam około 4 czy 5 minut opóźnienia. Tak więc ja jak kończę to mówić, to dopiero teraz chyba zaczyna do was dochodzić ten monolog, chyba nawet jeszcze nie. I to jak na razie wszystko, słuchajcie. Czekamy chyba na Tefela. Dice Star jest w grze, zaraz sprawdzę, gdzie jest dokładnie, bo... Wróciłem już na pewno operatywnie gotowy. Okej. Nie, ja tutaj wiesz co, monolog prowadzę. Ponieważ były takie... Były takie dosyć, jak żeby to powiedzieć, były... Była obawa o to, że stream nie jest taki, jaki powinien być, więc troszeczkę go poprawiłem. I teraz powinno być lepiej, tylko że opóźnienie teraz wychodzi na jakieś 5 minut. Tak więc jest interesująco. I tutaj pytanie z czata, cichy na streamie. Cichy jest na streamie, jak na razie jest cicho. Tak, jestem. Tak, tak. Ja oczywiście jestem Zed, więc myślę, że z cichym tutaj zawiążemy jakąś powoli, może współpracę, jeśli to oczywiście wszystko wyjdzie, jeśli będziesz miał czas. No, myślę, że jak najbardziej. Bo dlaczego by tutaj się nie rozwijać w wielu kierunkach? Okej, na razie tak.
Na razie tak. Dajstar oraz Steffel w ogóle w coś grają. Ten Will King jest już, więc nie wiem za bardzo tutaj o co chodzi. A drugi gracz, który nazywa się Mówdu, tego jeszcze tutaj nie widzę. Ja powiem tak. W ogóle będę musiał. Dokonałem odpowiednich patentów. Jeśli chodzi o kanał i w ogóle inne takie rzeczy, więc wszystko powinno być ok. Czy będą dziś miazgi? No oczywiście, że będą dziś miazgi. Ja mam nadzieję przynajmniej taką, że chłopaki tutaj także zadadzą szyku, pokażą, że z polską reprezentacją nie należy zadzierać. No ale z tego co widać, to prowadzimy 2-0. I co? No właśnie, więc tu już mamy, że tak powiem, do boju. A wiadomo co się stanie w przypadku, kiedy będziemy mieli 3-0, czy to będzie WO, czy będą mecze zagrane wiesz do co? Końca? Jest taki problem mały, który polega na tym, że z tego co mi tu Pentagram raportuje, to admini ESL-a nie chcą dawać WO za mecze, wiesz, za pojedyncze nawet mecze w obrębie tam powiedzmy jakiegoś sparingu reprezentacji a reprezentacji, czyli na przykład powiedzmy jakbyśmy teraz mieli cztery, zresztą tak chyba było w meczu Polska-Litwa, gdzie jedynym graczem, który było 4-0 chyba tam ich pojechaliśmy straszliwie i Nercio nie grał, ponieważ jego przeciwnika nie było i w końcu po tam chyba dwóch tygodniach, gdzie Pentagram tam prosił o WO to i admin ESL-a mu go nie przydzielał, to Pentagram powiedział, dobra, to ja już chcę oddać WO za Nercia, już niech będzie to 4-1, mamy to gdzieś. I też mu nie dali, więc no. To ja szybko przejrzę tych przeciwników, tylko zalokuję się na ESL-u. Pentagram w ogóle tutaj mi raportuje ten, że skaleczył się pod paznokciem i tutaj cytuję, muszę sobie wyrwać kawałek palca, po prostu ten człowiek mnie niszczy. Tutaj słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, bo widzę z Regadisa, który się pyta, czy może na Opsa. My, generalnie jeśli chodzi o streamerów, przynajmniej ja, Morlu, mieniem tutaj jak cichy. Także chyba jeśli kojarzę tam właśnie dwóch czy trzech innych streamerów, których pamiętam, ma taką politykę. My nie zapraszamy na Opsa, bo tak to. Ja to po prostu, ja będę z wami szczery, jeśli ja za jedną osobę zaproszę na Opsa z czata, to za chwilę będzie 20 osób, które będą chciały także na Opsa i później będzie coś takiego, że ktoś będzie lagował, ktoś będzie coś tam robił albo będzie gadał na streamie itd. itp. I to ja będę miał z tego problemy. Tak więc my jako streamerzy nie zapraszamy na Opsa. Jeśli chcecie, możecie oczywiście pytać się graczy, adminów albo kogokolwiek, kto hostuje grę. I ja z tym nie mam najmniejszego problemu, ale ja sam z siebie na Opsa nie zapraszam, przykro mi bardzo. No może tam jakieś super mega przypadkach takich, że na przykład to no nie wiem, że ktoś potrzebuje być w tej grze, ponieważ coś. Ale tak to na Opsa nie zapraszamy. Jakoś rodzina, znajomi albo babcia. Babcia, no babcia wiadomo, prawda? Babcia tutaj wiesz, mleko partyzantum nosiła, no to może sobie pooglądać, jak wiesz, jakieś TVT z liniami czołgu, wiesz, prawie jak 1916, nie? Ciekawe. No co z tymi? Słuchajcie, my tak to odpaliliśmy, to ponieważ ja nie wiem, tak czekamy na Teffela, wygląda na to. Tak, ja póki co dogryzłem się do konta jednego z tych graczy, który nazywa się Sleep.
No i tu nam prezentuje około poziom 700 punktów na tenże moment w masterze, także przy odrobinie szczęścia to nawet ja mógłbym wybrać mu mapę. A drugi się nazywa Sty Mówdu, ale ma ten taki krzyżyk i nie za bardzo wiem, jak to skopiować. Może przez Ctrl-C mi się uda. Powinno być ten, powinno być się móc udać. Już go dodaję. Tak, i kod 4. A, i tutaj pentagram już tłumaczy, o co chodzi z tymi punktami. A rzeczywiście, tam Litwa 1 wygrała, więc sorry. Ale z punktami to jest tak, mówi tutaj pentagram, że każde wygrane best of 3 to jest 1 punkt. Jeśli wygrasz 5-0, to dostajesz 5 punktów, jak 4-1 to 4 punkty, a twój przeciwnik 1 punkt, więc jak wygramy mecz 3-2, Niemcy z nami przegrają, a resztę pojadą 4-1, to będą nad nami. To wszystko jasne, czyli każdy mecz ma duże znaczenie. No, z jednej strony tak, ale z drugiej, czy jest to coś, co na przykład powiedzmy... Wiesz co, ja się tak zastanawiam, czy to nie powoduje, że ten system, wiesz, wygrasz... Patrząc na to, co się działo kiedyś, to było tak, że wiesz, że wystawiał dwóch koksów, którzy przychodzili tylko na słabsze mecze i wygrywali 2-2, wygrywali swoje 1-1 i w ogóle pozostałych dwóch nie musiał się angażować w grę, nie? W tym momencie przynajmniej jest tak, że mecze są dogrywane do końca, bo to wszystko się liczy. No. Z drugiej strony... Powiem tak, że na przykład wyobraź sobie sytuację, w której powiedzmy jest jeden team, jedna drużyna, reprezentacja, która wszystko wygrywa 3-2, a jest druga reprezentacja, która powiedzmy wszystko wygrywa 5-0, ale wbiła dwa mecze, przegrała dwa mecze, powiedzmy 2-3. I teraz ta reprezentacja, która wszystko wygrała, ma mniej punktów od tej, która wygrała, więc teraz wiesz, jest coś takiego, że niby się każdy mecz liczy i to jest technicznie sprawiedliwe, ale z drugiej strony wiesz, no nie wygrałeś wszystkich meczów, więc... Zastanawiam się tak, jak... znaczy może nie my, ale jak gracze i co ważniejsze także widzowie się piszą na taki format rozgrywek, bo to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, powoduje, że każdy mecz jest ważny i to jest fajne, to jest naprawdę fajne i bardzo mi się podoba. Tylko, że na przykład pamiętając teraz w ogóle format tych rozgrywek jest ciężki, bo jak pamiętam Warcrafta 3, te takie rozgrywki turniejowe bardzo się liczyły. I wtedy były takie duże turnieje jakiegoś Intela albo coś innego, że zapraszali te 4 albo 8 topowych klanów. I kiedy te rozgrywki właśnie były prowadzone, to pamiętam, grało 4 Kings, 4 Kings Intel Clan i był jeszcze my. Tam do tego dochodziło World Elite i SK Telekom. I każdy klan mógł dosłownie pokonać każdy. I jedyne, co się tak naprawdę liczyło, to było to, jak rozlosowany został line-up do tego. Dlatego, że dajmy na to 4 Kings miało w składzie grubego Toda i Kreofulusa, którzy wygrywali wszystko. Albo też Zeus i był Fury. I Zeus i Fury zazwyczaj przegrywali. Teraz pytanie, jak to wszystko się porozmieszczało. Także to koreańskie CW, co grają do tej pory w GSL-u, jest o tyle sprawiedliwsze, że właśnie wygrywano aktualnie najlepszy team, dlatego że wszyscy grają przeciwko sobie, nie? Znaczy w koreańskim, tym na przykład GSTL-u jest, oczywiście dla ludzi, którzy nie oglądają GSTL-a, czyli to jest Global StarCraft Team League, polega to na tym, że gra się, jeśli dobrze pamiętam, Best of 7, tak? I jest to tak, no może nie King of the Hill, ale coś podobnego, to znaczy, że gracze są wybierani z dwóch teamów, grają między sobą jedną grę, wygrany zostaje, a przegrany team wybiera kolejnego gracza, który stanie naprzeciw niego, więc no jest to taka sytuacja, w której no, bardzo mocny gracz może zrobić tak zwanego all killa, czyli po prostu zrobić 5-0, zabić 5 przeciwników i jest koniec gry tak naprawdę. Rzadko się to zdarza, bo tak naprawdę taką taktyką także jest wystawianie słabszych graczy na, może nie jest takich mega słabych graczy, ale graczy troszeczkę słabszych, bardziej może takich wszechstronnych na te pierwsze gry, po to, żeby na przykład jeśli ten gracz przegra, to wtedy wybieramy gracza, który jest dobry na przykład na gracza przeciwnika albo na rasę przeciwnika. I tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę, jak myślę, że się zgodzisz ze mną, że w każdym z tych
systemów rozgrywek są plusy i minusy, prawda? Dokładnie tak. Aczkolwiek na przykład ciekawostką jest to, że od czasu, kiedy wprowadzono tą koreańską metodę rozgrywania clan warów, co tak to się nazywa, te pro gaming teamy zaczęły prowadzić taką statystykę, mianowicie każdy team codziennie rozgrywa tak jakby wewnętrzny turniej i na podstawie tych zwycięstw każdy zawodnik ma na przykład, że PvP wygrywa z taką częstością, z EVP i jakąś inną i w tym momencie team leader nie dobiera na przykład przeciwnika na tej zasadzie, że mówi, że gra MC, bo jest najlepszy, albo MVP, albo jakiś Nesty, tak jak tylko gra aktualny zawodnik, który ma najwyższy współczynnik zwycięstw na daną rasę, która akurat na przykład musi być pokonana, albo na perspektywiczny line-up, jaki można zobaczyć u przeciwników. No dokładnie tak jak mówisz. To jest bardzo fajne, to wprowadza nie tylko jakiś tam element pod tytułem kto jest lepszy w StarCrafta 2, ale także czy mój menedżer teamu potrafi ogarnąć, czy na przykład ja jestem dobrym graczem na coś takiego, czy powinno się wystawiać takich, a takich graczy itd. itp. Więc to jest bardzo fajne. To jest jakiś tam element. Na który należy zwracać uwagę. Póki co czekamy na tych Turków, ale widzę, że jeszcze gracze nie są offline. A jak to jest z naszymi? Tam już Tafel się pojawił, czy nie? Znaczy Tafel coś tutaj... Tafel, nie wiem, czy on coś gra, czy coś takiego. Czekaj, ja sobie poprzesuwam screeny, żeby tutaj widzieć... O, teraz jest troszeczkę lepiej. Dokładnie tak, czekaj jeszcze. No. Tutaj Dajstar się troszeczkę niecierpliwy, nie wiem. O właśnie, bo ciebie nie ma na tym czacie. Czekaj, ja cię szybciutko zaproszę. Zapomniałem całkowicie o tym. Jak widzimy, Tefel grze w tym momencie. Właśnie nie wiem za bardzo, co Tefel robi. Nie mam go po Real ID, niestety. I wiesz co, nie jestem w stanie po prostu zobaczyć, co on robi i jak długo jest już w tej grze. No to jest jakieś dobre... Z tego co widzę, to musi się rozgrzewać, bo w jego mecz historii widzimy, że 7 minut temu ostatnio przegrał mecz na laderze. Także podejrzewam, że w tym momencie jest tak samo, grze 1 na 1 po prostu. No właśnie, więc za chwileczkę tutaj powinien wskoczyć tutaj do nas. O, już tu widzimy, że Dajstar nie ma za dużo czasu, ponieważ mówi, że jeżeli do 20.30 nie pojawi się jego przeciwnik, to dzisiaj nie zagra. No. A w ogóle Dajstar tam ma coś wspólnego z tym Pro Gaming House'em, który został otworzony w Warszawie. Dajstar chyba nie? Tak, chyba tak, ale wiesz co, dokładnie nie wiem jak to będzie wyglądało. To w ogóle jest chyba jakaś akcja otwarta na wszystkich ludzi, którzy chcieliby w ogóle pomieszkać sobie w takim house'ie. Z tego co słyszałem, to jest kwestia 2,5 tysiąca złotych, takie miesięcznie BP opierunek tak. W takim miejscu. Ja nie widzę tutaj, żeby w ogóle coś tutaj się urodziło. Szkoda, bo... Właśnie tutaj Crusher też za bardzo chyba nie wie, o czym mówi, bo mówi, że w zeszłym tygodniu nie było w ogóle polskich graczy, a właśnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. To Crusher, czyli admin ESL-owski w ogóle się myli.
Okej, Tefel już jest, więc chociaż coś tutaj pokażemy, myślę. O, tak jak widać, właśnie skończył grę na laderze. Wygrał z jakimś terenerem. Pewnie się rozgrzewał. Jak widzimy, padła decyzja, gramy... znaczy pokazujemy my przy tym, przynajmniej w tym momencie, pierwszą grę. Jest to Tefel versus Uli King. Oj, Crusher mówi tutaj, że jeśli przeciwnik Daystara nie przyjdzie, to można Deathwina by brać, więc zobaczymy. Okej, Pentagram mówi, że będzie hostował grę, a więc od razu się do niego podłączymy. Troszeczkę jedyna rzecz, która w tym momencie rozczarowuje, to to, że jeżeli nie dojdzie do meczu, Daystar, no nie pamiętam, jak się nazywa ten przeciwnik, w każdym razie w tym momencie może też nie dojść do meczu 2 na 2. No właśnie, więc... No chyba, że nie miałem jak on się tam nazywa, turecki kapitan coś wymyśli. Ja myślę, że on w ogóle powinien się troszeczkę ogarnąć, jeśli chodzi o jego... aha, bo już jesteś podłączony, widzę. Ja myślę, że on tak troszeczkę powinien się ogarnąć w ogóle. Niektórzy... że tak powiem, kapitanowie, no bo to tak troszeczkę podchodzi pod brak profesjonalizmu dotyczący tego, że ktoś tutaj... nie wiem, no jest cała drużyna, są gracze, którzy są naprawdę dosyć mocni i mogliby robić zupełnie coś innego, to chociażby jak Daystar albo Nercio i to po prostu zajmuje im czas, więc przykro mi bardzo, no ale jak nie ma drugiego tego, jak nie ma drugiego teamu, no to dostajemy WO, a nie, że w następnym tygodniu musimy się jakoś umawiać i w ogóle to troszeczkę tak mi trąci brakiem profesjonalizmu, nie tylko ze strony graczy, którzy, znaczy może nie tylko ze strony kapitanów, którzy nie ogarniają swoich teamów, tak jak na przykład jeśli chodzi o Litwę, gdzie podobno w całym kraju były korki, co to dosyć śmieszna, jak to się nazywa, śmieszna sytuacja. A z drugiej strony, no po prostu... Dziwnie cały ten turniej jest prowadzony. W każdym razie, ESL Entum Valley, no i co, zerg kontra zerg, więc tutaj Tefel myślę, że szybko zmiazguje, prawda? No to by wychodziło, a w międzyczasie chcielibyśmy was serdecznie przywitać już w takiej oficjalnej części naszego streamu. Ja nazywam się JZMZ, cisza ze mną jest w tym momencie Z. I zaczynamy pierwszą grę dzisiejszego wieczoru, mianowicie ZZ na mapie Entum Valley. Wiesz co, ja mam ustawione, grałem wczoraj bardzo dużo 4x4 i mi lagował komputer, mam ustawione niskie ustawienia, nie. Okej, przepraszam bardzo za jakość ustawień, ale zapomniałem. Ojejku, dobra, chociaż sobie wyłączę healthbary, żeby to wyglądało jakoś dobrze. Kontynuuj. No i jesteśmy na pierwszym z dzisiejszych wieczornych meczów, mianowicie ZZ na Tom Valley, mecz Turcja-Polska, nasz polski... gracz Tefel, który jest zielonym zergiem w prawym dolnym rogu mapy oraz turecki zerg Uli King, który jest różowym zergiem w lewym górnym rogu mapy. No i ciekaw jestem, czy tutaj punkty na laderze, jakie widzieliśmy od strony Uli Kinga, to znaczy jest on masterem na poziomie około 500, wskazywałoby to, że Tefel powinien posiadać znaczną przewagę w tym matchupie, no ale widzieliśmy wczoraj na przykład mecz Sodon Inka zakończył się no 40-minutową walką takiego samego niskiego mastera właśnie z czołowym grandmasterem. Więc niczego nie możemy przesądzać, no i czekamy na rozwój wydarzeń. Tak jest, więc tutaj tak naprawdę no jest to StarCraft 2, pamiętajmy. Jak na razie Tefel rozpoczyna od, jeśli dobrze zauważyłem, to był chyba 14 pól, chociaż tak troszeczkę bardziej trącił mi tutaj 15. Jego przeciwnik będzie robił 15 hacze, co ciekawe. I powiem tak, że no jesteśmy na Entum Valley, mapie, która jeśli chodzi o takie szybkie ekspansje, jeśli chodzi o w ogóle bronienie takich szybkich ekspansji wcześniej, to nie podoba mi się ta podwójna rampa, która tutaj się znajduje. Zaraz do tego przejdziemy oczywiście. Natural jest takie, no powiedzmy, średniej wielkości. Trzecia baza dosyć łatwa do złapania. Zresztą mamy tutaj takie skałki, które powodują, że można szybko rzucić trzecią bazę, ale jej obrona jeszcze przez chwileczkę nie będzie aż tak fantastyczna. Wracając jednakże do tematu, ja nie wiem, jak ty masz pozycję, jeśli chodzi o te podwójne rampy, które tutaj się znajdują, bo jak dla mnie, wiesz co, ich pozycjonowanie drastycznie różne od tego, co widzimy na innych mapach, jak dla mnie powoduje, że taka wcześniejsza ekspansja jest, według mnie, mogą być tutaj problemy z obroną na tych rampach.
ta druga dolna rampa, którą widzimy w naturalu, ona ma takie ona jest połączona właśnie z tym przejściem, które jest za zniszczalnymi skałami i w tym momencie w bardzo wczesnych fazach gry przy jakichś ewentualnych raszach ze strony Zerga może to skończyć się zniszczeniem właśnie tych skał, no i atakiem na bazę przeciwnika, ale w przypadku matchupu, którym jest ZVZ, to raczej nie będzie możliwe z racji tego, że tutaj gracze będą posiadali bardzo zbliżony ilość limitów. Także jeżeli chodzi o mirrory, to myślę, że większość map nadaje się do ich grania bez jakichkolwiek obusowania różnic terenu. No i widzimy, że pierwsze dwa Zergligi od Tefela wjeżdżają, skautują swojego przeciwnika. Przytomnie nie traci on ich, obiega maina swojego rywala, no i tutaj zdobywa kluczowe informacje dla siebie. Zaczynają się speedy też dla zawodników. Widział na pewno ekspansję, zresztą Tefel także już posiada swoją, więc tutaj bardzo fajnie to wygląda. Zauważ, że od razu nie zbiera gazu, podczas gdy u jego przeciwnika ten gaz jeszcze jest zbierany, więc ja tutaj tak myślę, że będzie grany dosyć szybki Baneling Nest. Speedolingów oczywiście już tam się buduje, tak jak powiedziałeś. Cóż, tymczasem u tureckiego gracza, jeśli dobrze widzę, 6 zerglingów, Baneling Nest w produkcji, no i Tefel, Tefel będzie musiał tutaj coś wymyślić, może nie tyle jeśli chodzi o wybieranie drzewka technologicznego, ale o zeskautowanie swojego przeciwnika, ponieważ Baneling Nest na czyste zerglingi, które jak na razie posiada Tefel, to jest dosyć duży problem dla niego. Tak jest, aczkolwiek dopiero ten Baneling Nest jest w połowie. Póki co Tefel skutecznie dronuje, posiada w tym momencie 7 workerów więcej niż jego przeciwnik. No i myślę, że właśnie to wczesne zbieranie gazu pozwoli przez jego przeciwnika pozwoli mu tutaj wyjść korzystnie, jeżeli chodzi właśnie o income. W międzyczasie właśnie Tefel stawia własny Baneling Nest, no i myślę, że póki co przyjmie tutaj pozycję defensywną i będzie starał się bronić ataki ewentualne przeciwnika, no i tutaj defensywnie Baneligami dużo łatwiej jest grać niż w ofensywnie, szczególnie dlatego, że stoi ten Stankroller. Ale bardzo wpada, dobra pozycja. Wpada tutaj zerglingiem pojedynczym Tefel i będzie widział dokładnie wszystko, zwłaszcza ten Baneling Nest, więc bardzo fajnie, tutaj ten zergling na pewno mu pomógł, zaraz zobaczymy, jakby zbiegł jeszcze pod rampę, to mógłby, o nie, jednak traci go. Jego Baneling Nest zresztą też już jest skończony i Tefel robi troszeczkę wcześniejszy lair od swojego przeciwnika, który tym razem decyduje się na Roach Warren, więc tutaj bardzo fajne decyzje ze strony obu tych graczy. Po pierwsze, Tefel od razu miał swój budujący się już Baneling Nest, więc wie, że okej, coś tutaj mogło być, dobrze, że go zbudowałem. Evolution Chamber oraz lair właśnie się teraz budują, ponieważ myśli sobie, mój przeciwnik nie będzie tutaj w jakieś... nie eksplodował tego Bane'a. Zerglingi wpadają, widzą laira i nic więcej. Wracając jednakże do tematu. Straciłem wątek. Aha, dokładnie. Tefel od razu tutaj reaguje na to, co robi jego przeciwnik, między innymi także budując jakąś sensowną ilość zerglingów oraz kilka Bane'ów, tylko po to, żeby w razie jakiegoś mocnego ataku być w stanie się obronić. Tymczasem u Will Kinga widzimy od razu Roach Warren w momencie, w którym ten zergling zginął, więc on już wie, okej, nie będę w stanie tymi Bane'ami zbyt wiele zrobić, może najwyżej się tam powymieniać, to nie jest coś, co chciałbym ryzykować, że powiedzmy mój przeciwnik popełni jakiś błąd i wtedy będę w stanie wygrać. Zagrajmy troszeczkę bardziej bezpiecznie, co może zagwarantuje mi wygraną albo przewagę w późniejszej fazie gry, czyli Roach Warren, to co za tym idzie także, czyli Lair. Ciekawe, tutaj zeskautowana została ta trzecia ekspansja, nie wiem czy to zauważyłeś. Tak widziałem. No i teraz w tym momencie wierzę tutaj Overseas ze strony Tefela do bazy swojego przeciwnika. Żeby też zobaczyć, że Tefel już od dawna posiada lair, dużo szybciej niż jego przeciwnik. Bardzo fajnie gra Tefel, dlatego że widzi, że mapa jest bardzo duża, ciężko tutaj cokolwiek zaszować roachami. Zabezpieczył się od strony lingów, posiadając Baneling Nest, no i w tym momencie cały czas przewyższa swojego przeciwnika o ponad 11 workerów i myślę, że będzie w stanie za chwilę tutaj wyprodukować dużo więcej roachy niż Uli King. No i dodatkowo w tym momencie też zaczynają się już Pathogen Glance i zobaczymy infestory z naszego zawodnika. Tak jest, więc tutaj te infestory, muszę przyznać, oraz troszeczkę szybszy lair, jakby stawiają go w... powiem, że chyba w minimalnie lepszej pozycji. Sprawdzając na liczbę jednostek, wow, Uli King atakuje roachami swojego laira z jakiegoś dziwnego powodu. W każdym razie on wychodzi tymi 9 roachami z bazy. I powiem tak, że te 9 roachy to nie jest coś tragicznego, ale to w tym momencie zmusza Tefela do budowania swoich własnych roachy. Co w tym momencie robi? Mamy także infestory, do tego plus 1, prawie zakończony jego przeciwnik ma plus 1-1 oraz troszeczkę szybszy Glia Reconstitution. Pathogen Glance już jest zakończone, bardzo ładnie to tutaj wygląda. Myślę, że... oj, właśnie nawet Uli King od razu się w swojego...
no po prostu nie sądzę, żeby tu był w stanie jakiekolwiek obrażenia zadać. Zwłaszcza, że jego roachy jeszcze nie mają speeda i podejście po coś takiego. Jeśli by stracił, że tak powiem, przewagę, to od razu kilkanaście czy tam ze 20 wyprodukowanych zerglingów mogłoby po prostu spowodować, że te roachy w ogóle nie wróciłyby do bazy. A to byłoby bardzo, bardzo słabe. Tymczasem trzecia baza dla Uli Kinga. I teraz powiem tak, jak ty się zapatrujesz na tą dalszą część gry, bo no jak dla mnie Tefel, tak, upgrade'y troszeczkę gorsze, ale za to ma ten Infestation Pit. Tak, ale tutaj właśnie można rozróżnić klasę zawodników, mianowicie zerk silny psychicznie i dobry pozwoli sobie na zadronowanie, tak? Mhm. Tutaj Tefel doskonale egzekwuje właśnie taki rodzaj budowania się, dlatego że cały czas posiada ponad 10 dron więcej niż jego przeciwnik. Dopiero w tym momencie, kiedy są na liczbie 70, jego przeciwnik go dogania, dlatego że Tefel decyduje się tutaj już na zastopowanie budowania workerów. No i widzimy to w ilości 170 w tym momencie do 100. No i to właśnie wychodzi tutaj, dlaczego Tefel jest w Grandmasterze, a jej przeciwnik nie, bo to jest ta kwestia tego, że makro zerga to jest najbardziej skomplikowana rzecz. W międzyczasie widzimy, że Tefel puszuje przez środek mapy, posiada on te inwestory swoje, jego przeciwnik w międzyczasie buduje jedynie roachę, co prawda ma tutaj na +2/+2, ale Tefel nie odstaje mu w kwestii ataku. No i zobaczymy, zaraz będzie wspinał się ponad rampę. No właśnie wchodzi tutaj pod tą rampę. To wygląda dosyć interesująco dla Tefela, chociaż tutaj ta pierwsza strzała miała miejsce dla Willy Kinga, ale oczywiście inwestory wchodzą tutaj do gry. No i bardzo ładne fangale zostały zagrane. Bardzo szybko tutaj topnieją te zasoby roachowe Willy Kinga, który jeszcze stara się tutaj z lewej troszeczkę jakby zająć swojego przeciwnika dobry. Fangal nawet na drony, które w ogóle nie są w stanie nawet w tym momencie uciec. No i mamy GG, szybka pierwsza gra. No i 1-0 dla naszego polskiego gracza, bardzo fajnie. Ja tymczasem przełączę od razu sobie na, że tak powiem, na medium. Tak jest, bardzo, bardzo spokojnie, dobrze wyegzekwowany build. Cały czas przewaga ekonomiczna, potem wyprodukowanie największej ilości armii, jaka to było możliwe. Czyli wszystko to, o co chodzi w graniu zergiem. Całe pierwsze 10-15 minut gry, jeżeli tylko możemy, to dronujemy, aż osiągniemy odpowiedni ekonomiczny taki panel swojej gry i dopiero wtedy możemy próbować wychodzić. Dokładnie. Tefel tylko ksiarzu mówi tutaj Dajstar. Słuchajcie, przepraszam bardzo za jakość, ale... Coś tam brzęczy, wiesz, to chyba twoje krzesło. Ale w każdym razie, przepraszam za jakość, a spowodowane to było tym, że po prostu wczoraj dużo tutaj troszeczkę cisnąłem i przestawiłem sobie wszystko na low, żeby to miało jakąś płynność, że tak powiem. No ja myślę, że lepiej troszeczkę mieć lepsze ustawienia streama niż właśnie u tych grafik, że ja tam i tak nie dostrzegam niczego ciekawego w wysokich ustawieniach graficznych, bo można się śmiać albo nie, te właśnie jakieś odrobiny trawy czy jakieś innych rzeczy potrafiły mi po prostu gubić oczy i przeaczałem na przykład biegnący zerklingi albo jakieś inne rzeczy. Także myślę, że żaden z grających zawodników nie gra na wysokich detalach, no z wyjątkiem może ukochanego przeze mnie Whitery, który prowadzi swój stream na pełnych, maksymalnych detalach. Tak jest. Ja powiem tak, że ja chyba nie chciałbym streamować na jakichś mega ultra detalach, ze względu na to, że takie... Znaczy to fajnie wygląda, ale... Wiesz, to wygląda tak, że są ludzie, którzy powiedzmy chcą po prostu oglądać fajne walki na streamie, a są ludzie, którzy chcą także widzieć, co się dzieje. I czasami na tych ogromnych detalach, czasami wiesz, ciężko jest się rozeznać tak naprawdę, co się dzieje pod tymi wszystkimi efektami. I gdybym ja miał naprawdę mocny komputer, to nie streamowałbym, myślę, na tych najwyższych ustawieniach, to by pewnie mi zajęło tam troszeczkę czasu, żeby właśnie dopracować, że słuchaj, że wiesz, ładnie to wygląda, ale też jest czytelne, to jest według mnie bardzo ważne. No, oczywiście. A dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak wygląda kastowanie od takiej fabrycznej strony, mianowicie komputer, który
chce przetwarzać wideo w 1080p i równocześnie uciągać StarCrafta na maksymalnych detalach, no to musi być przynajmniej wysokiej jakości 7 w tym momencie, mówiąc o procesorze, czyli procesor, który bagatela kosztuje na ten moment około 1600 zł, także nie jest łatwe życie pod tym względem, ponieważ taki komputer, który nadawałby się do robienia czegoś takiego i no kosztuje w tym momencie około 6000, więc... Joinuj się na mnie, no, może Już się joinuję. Może troszeczkę przesadziłem, ale to są naprawdę duże pieniądze i trzeba mieć wysokiej jakości sprzęt. Aha. No tak, to czemu jestem hostem? Dobre pytanie. Okej, promote to lobby host. O. Jest to absolutna racja to, co ty mówisz, żeby streamować potrzebne jest no po prostu bardzo mocny komputer. To się także zwiększa wykładniczo, bo ktoś sobie myśli, że no okej, dwa razy większa. Chwileczkę, momencik. Większa rozdzielczość to nie jest dwukrotnie większa rozdzielczość, to nie jest dwukrotnie większa wydajność, która jest potrzebna, tylko czterokrotnie, bo, znaczy ponad nawet czterokrotnie, bo... Znaczy może nawet matematycznie to wyjaśnić w ten sposób, że coś, co się nazywa 1080p, jest to rozdzielczość 1920x1080. I żeby domyślić się, ile to jest pikseli, wystarczyłoby te dwie wielkości wymnożyć przez siebie, no i tyle właśnie pikseli nasz komputer musi przetworzyć. Tak jest, i to nie jest aż takie proste. Oczywiście, a nie, to jeszcze trzeba powiedzieć, że co najmniej razy 25 na sekundę, bo mamy 25 klatek na sekundę. Okej, pentagram jest już w lobby, tak więc powinniśmy tutaj coś cisnąć. A my oczywiście jesteśmy w takiej, powiedzmy, drugiej części, drugiej edycji tego meczu Country Championship Polska kontra Turcja. Jest 2-0, więc będziemy mieli tutaj jeszcze dwie gry 1-1, przynajmniej tak, taką mamy nadzieję, prawda, bo tam nie wiadomo, czy jakieś WO nie będą wzięte. No i oczywiście może nawet jedno 2-2, zaraz zobaczymy. Tymczasem Ulikin kontra Tefel, no i tak jak powiedziałeś, chyba tutaj występuje dosyć duża różnica skilla pomiędzy tymi graczami. No niewątpliwie. No, nie, ladder nie kłamie, został tak zrobiony, żeby lepsi zawodnicy wygrywali, mieli więcej punktów. No i ciekaw jestem teraz, czy w tej drugiej grze nasz turecki przyjaciel będzie w stanie tutaj nawiązać walkę. Trzeba powiedzieć, że no, z najwyższej klasy już zawodnikiem TFL od wielu sezonów trzyma się na górce samego Grandmastera, także nie jest byle kim. Dokładnie tak. Ok, my już jesteśmy w grze, więc... Uli King w lewym dolnym rogu, w prawym mamy Tefela, to jest oczywiście gracz polski, więc tutaj to jemu kibicujemy. Chyba mamy troszeczkę za wysokie ustawienia. Ale niestety już nie mogę ich zmienić, bo jesteśmy w grze, więc to pewnie będzie przycinało. O, jejku, jestem totalnie nieprzygotowany do dzisiejszego streamu. I to ciekawe, co fajnie, to wygląda ładnie. Ale wygląda po prostu zbyt ładnie. Okej, okay, wracając jednakże do gry, powiem tak, że ja tutaj się spodziewam się, powiedzmy, jakiegoś takiego wcześniejszego pula ze strony Tefela i zastanawiam się, czy Uli King nie będzie decydował się na to 15 hacza. Wiesz, to jest dosyć otwarty natural tutaj na Taldarimie, więc zastanawiam się także, czy Uli King będzie chciał troszeczkę ryzykować. Myślę, że wkrótce zobaczymy. Myślę, że też Uli King po ostatniej grze może stwierdzić, że nie ma szans za bardzo ze swoim przeciwnikiem właśnie, jeżeli chodzi o gry makro, co właśnie, jeżeli chodzi z Divizji, wychodzi no, bardzo oczywiście i czytelnie. Widzieliśmy to w ostatniej grze, dlatego myślę, że może pójść na wymianę, kiedy tych jednostek nie ma za dużo i nie ma za bardzo jeszcze gdzie popełnić błędu właśnie w grze makro. No i co, obaj gracze rozpoczynają od pula.
oraz gazu, więc tutaj oczywiście Tefel troszeczkę wcześniej ten gaz zbiera. Dlaczego jest to grane? Dlaczego jest grany gaz przed spawning poolem? Otóż w momencie, w którym zbudujesz sobie gaz, 14 dronem później dobudujesz jeszcze jednego i dopiero wtedy zbudujesz spawning poola, to jeśli wyślesz drony od razu, kiedy gaz się zbuduje, będziesz miał 100 gazu, żeby od razu zacząć wymyślanie opracowywanie ulepszenia prędkości dla zerglingów. I to jest dosyć interesujący timing oraz bardzo ważny upgrade w grze, który powoduje, że jeśli twój przeciwnik troszeczkę zwolni, czy może raczej zaśpi tym upgrade'em, no to po prostu ty posiadasz lepszą pozycję, że tak powiem, taktycznie, kontrolę nad mapą, także możesz sobie większą ugrać. No i jak na razie obaj gracze po prostu wygląda na to, że wymyślają speeddolingów i to jest wszystko. Żaden z nich jeszcze przez chwileczkę nie wygląda na to, żeby decydował się na ekspansję. Tak, właśnie chyba wynika właśnie z tego, że mamy tutaj otwarty natural bardzo na tym Tarlerimie i każdy z zawodników boi się podjąć tutaj wczesne ryzyko, jakim jest ekspowanie w tym matchupie. Okej, zerglingi nam się już zbierają na środku bazy. Uliking jak na razie nie widzi, kto zajął Zelnagę. Dopiero teraz, widzisz, że się zapaliło oraz zgasło. Zerglingi tutaj przebiegają, stara się troszeczkę chyba złapać Tefel swojego przeciwnika. To zawsze jest ten 1-2 zerglingi mniej. Tak, no widzimy, że też Uliking już ekspuje nam. Mhm. W międzyczasie Tefela speed skończy się odrobinę szybciej, jego bending net jeszcze jest gotowy i myślę, że tutaj będzie bardzo bardzo szybki atak jest dla naszego zawodnika. Sam nie decyduje się na ekspowanie, także dość olinowo traktuje w tym momencie tą grę. Tak jest, no on to jest 1-0, widzisz, że jego przeciwnik chyba nie jest jakiejś takiej najlepszej klasy, więc po prostu będzie decydował się na atak. Tutaj troszeczkę tego wszystkiego zostało, Queen pada, no i wygląda, że Tefel chyba nawet nie będzie potrzebował Bane'ów, żeby tą grę nam tutaj wygrać. Ojejku, w jaki sposób Uli King stracił tyle swoich jednostek. Okej, 3 banelingi z jego strony nam się morfują, dokładnie tyle samo Tefel tworzy. No i mamy 12 zerglingów Tefela kontra 6 ze strony Ulikinga i cały czas atakuje tą wylęgarnię. Tutaj wygląda na to, że Tefel będzie musiał troszeczkę uważać, ale jego bane także już są gotowe. Jeden traci tak naprawdę na pojedynczym zerglingu, więc to nie wyglądało zbyt dobrze. No i zaraz zobaczymy, jak tutaj wyskoczył. No, został jeden bane dla Ulikinga, więc on tutaj ma drobniutką przewagę, ale ładnie wpada teraz w linię minerałów. Tak, i w tym momencie Tefel abusuje swój speed nad banelingami swojego przeciwnika i biega między tymi haczami, stara się urywać co może. No i widzieliśmy w tej grze bardzo ładne mikro. I kolejny tu banelink biega, ale tutaj trafia tylko morfujący się pozostałe banelingi. No i ładne zachowanie, bardzo dobre mikro ze strony Tefela. Nie da on swojemu przeciwnikowi zniszczyć nic jego banelingu i biega. To może być naprawdę bardzo duży problem! I mamy szybkie GG. Ojejku. No 2-0, bardzo ładnie. Bardzo mi się to podobało. Muszę przyznać. Okej, muszę przestawić teraz te opcje. To co, Dystar za chwileczkę, tak? No miejmy nadzieję, co widzimy, że Dystar jest w grze. A gdzie on jest w ogóle w tej grze? Zobaczymy, myślę, że podobnie jak Tefel w poprzednim momencie poszedł teraz sobie pograć na chwilkę laderek, nie było co obsować, więc podskoczył szybko rozgrzać wokale przed swoim meczem. W momencie czeka nas pewnie kolejnych kilka minut jakichś tutaj ustaleń pomiędzy kapitanami a adminem ESL. No i wydaje mi się, że tutaj jak zwykle jakiś gracz się spóźni, ktoś zaśpi i będziemy musieli chwilę poczekać na następną grę. No ja korzystając z chwili przerwy, że nie mamy co robić, chciałem powiedzieć, że nasz projekt mały JZMZ cały czas rozwija się. Wczoraj zakończyliśmy część już strony od samego projektu graficznego, podpinamy już powoli części PHP, no i niedługo myślę, że otworzymy nasz taki serwisik. JZMZ.net, tam szukajcie wszelkiego rodzaju
newsów, to nie będzie serwis taki jak większość typu Strefa SC. Nie chcemy podbijać, broń Boże, no zarezerwowanych już tutaj powiedzmy StarCraftowych miejsc, tylko chcemy zrobić coś małego, coś swojego, coś nowego, dać coś od siebie, a nie próbować szukać linków do streamów na swojej stronie. Więc mamy nadzieję, że spodoba to się potem, ale póki co jesteśmy tutaj. Razem z Zedem komentujemy dla Was mecz Polska-Turcja. Czekamy na kolejną grę Distara, no i miejmy nadzieję, że zacznie ona się wkrótce. Dokładnie tak, więc Distar... Distar jak na razie ciśnie sobie 1 na 1, laderuje, a jego przeciwnik w ogóle jeszcze nie przyszedł. Crusher, czyli admin SLAP, informuje nas, że przyjdzie. Dobra, Ale też chciałem powiedzieć, że nasz pole team jest odrobinę ubogi o taką regularną drużynę 2 na 2, na przykład jak w Rosji jest Aristeo i Kubek, ponieważ było to widać wyraźnie, kiedy Mana grał z Fankajem właśnie, z tymi dwoma zawodnikami kiedyś tam, powiedzmy w okolicach 8 miesięcy temu, dlatego że pomimo tego, że było widać, że chłopaki naprawdę są skillowi, no i lepsi od swoich przeciwników w grze takiej, no typowo zarządzaniu mikro-makro, ich przeciwnicy po prostu z doświadczenia i z ilości gier 2 na 2, jakie rozegrali, potrafili podejmować lepsze decyzje i wygrywać po prostu takim masem, który no, miał dużo więcej do powiedzenia niż te jednostki, które robił Mana i właśnie Funkaj. Dlatego wydaje mi się, że no, 2 na 2 jest troszeczkę inną grą niż 1 na 1 i tutaj nie powinni grać tego może progamerzy, którzy skupiają się właśnie tylko na formule 1 na 1, a bardziej zawodnicy, którzy pochłoną się w tym świecie 2 na 2 i będą widzieli więcej właśnie o tej grze i jej specyfice. Tak jest. Tutaj ktoś mógłby się oczywiście zastanawiać, bo tutaj może porozmawiamy troszeczkę o tej grze poprzedniej, która nastąpiła. Tutaj mógłby się ktoś zastanawiać, ok, wpadło kilka tych baningów do linii minerałów, eksplodowały tam chyba z 4-5 dronów. Dlaczego Zerg wyszedł nagle? Dlaczego od razu powiedział GG? Otóż w ZVZ i mamy tutaj potwierdzenie, że Mówdu przychodzi za 5 minut, więc zobaczymy, jak Distar będzie tutaj chciał to rozegrać, bo jest 48 minut po czasie. Zwracając jednakże do tego ZVZ, oprócz minerałów i gazu mamy także taki trzeci, powiedzmy, specyficzny rodzaj zasobu, jakim są larwy. I dla tych, którzy nie grają w StarCraft 2, albo w ogóle nie grają Zergiem, polega to na tym, że budynki, to znaczy inaczej, budynki są technologiczne, a nie produkcyjne u Zerga. To nie są baraki, z których wypluwane są mariny. Wszystko jest budowane w wylęgarni. I wylęgarnia produkuje larwy co jakiś czas, a także Queen potrafi, powiedzmy, tam troszeczkę pomolestować tą wylęgarnię, żeby tych larw budowała więcej. I jeśli tracisz na przykład 3 drony, to oznacza w tej wczesnej fazie gry, że musisz te 3 drony dobudować, albo będziesz miał mniej minerałów od swojego przeciwnika, zakładając, że obaj mieliście tych dronów tyle samo. I w tym momencie, jeśli dobudujesz te 3 drony, to tracisz 3 larwy, z których mógłbyś na przykład zbudować 6 zerglingów. Co powoduje, że masz 6 zerglingów mniej, co powoduje, że możesz stracić więcej zerglingów od swojego przeciwnika podczas jakiejś walki. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś, na co należy bardzo, ale to bardzo zwracać uwagę, zwłaszcza w ZVZ, prawda? Tak jest. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o ZVZ, przez to, że budujemy wszystko w jednym budynku, dużo większe znaczenie ma to, w jaki sposób wytwarzamy swoje jednostki. Czyli jeżeli zdecydujemy się na budowę 6 dron, a nie 6 zerglingów, co włącznie da nam 12, bo jak wiadomo, z jednego jajeczka wykluwają się 2 zerglingi, możemy nie być gotowi na obronienie czegoś w ciągu najbliższych 3 minut, aczkolwiek 6 dron w przeciągu minut 5 da nam około 600-800 minerałów dodatkowego income'u, który pozwoli nam no, potem po prostu zjeść swojego rywala z racji tego, że posiadamy dużo lepszą ekonomię. I tutaj właśnie kłania nam się gra Zergiem jako właśnie balans
przestrzeni, w której budujesz workery i przestrzeni, w której budujesz armię. Jest to najtrudniejsze do zrozumienia, dlatego też przez wielu zerg może być postrzegany jako rasa słabsza od pozostałych, no ale możliwości, jakie to daje, czyli szybka wymiana tego, co robisz, spawnowanie kilkunastu rodzajów jednostek tego samego rodzaju w jednym momencie powoduje, że na pewno ta rasa ma dużo, dużo właśnie przewagi w tej kwestii nad innymi. Mhm. No wiadomo, zerg może budować po prostu dużo rzeczy naraz w late game'ie, gdzie te spawn larwy są super. Ale tak jak tutaj właśnie troszeczkę rozmawiałem, ponieważ jak na razie nic się nie dzieje, słuchajcie. Zresztą widzicie lobby, jest tu move'du. Zresztą ja sobie to sprawdzę. Master, pozycja 10 i to wszystko. 670 punktów. No myślę, że jakbym tam został na górze, to podjąłbym się grania z nim. Nie obiecuję, żebym wygrał, ale na pewno w zasięgu. No na pewno. Zawodnik tutaj dla mnie. Powiem tak, że... W tym momencie... No czekaliśmy na... Znaczy D-Star czekał tyle czasu, mówił, że nie, że już nie ma czasu, a w tym momencie to my czekamy na D-Stara. A on dalej jest w grze, więc pewnie gra swój ladder. W chwilę jeszcze musimy poczekać. No i tyle. Dokładnie tak. Słuchajcie, ja tu jeszcze ogarnę sobie z tego czacika. W międzyczasie może jeszcze zwróć uwagę na te opcje graficzne, które... Tak, już to zrobiłem nawet. Więc wszystko jest git. Jezus, jak mnie to denerwuje. Dobra, nie, to jest bez sensu. Muszę co najmniej... Nie, to jest bez sensu, muszę co najmniej mieć taki fit. O. Kurczę, jeszcze wyszedłem z gry. Już się joinuję z powrotem. Tak, widzimy, że od 15 minut T-Star jest w grze. Dobra, ladder, więc poczekajmy chwilę. O, teraz ty będziesz grał z Muftu. Tak, nie, ja raczej... Jak się zapatrujesz na tą grę? Ofrejsem będę ten cisnął na niego. powiem tak, ja powiem ze strony mapy. To jest Terminus. Mapa, która jest duża, mapa, którą można grać makro. I chciałbym właśnie zobaczyć Daystara tu, wiesz, to będzie grany TVT. Więc od razu mamy Terminusa, w którym zależnie od pozycji możemy widzieć troszeczkę jakby więcej dropów. Ja myślę, że obaj gracze oczywiście zdecydują się na szybką ekspansję, to jest dosyć proste do obrony. I tutaj ostatnim razem, kiedy widziałem Daystara, który grał TVT, na Terminusie, generalnie w ogóle jak grał TVT, to było chyba na finałach miesiąca Go for RC2. Nie pamiętam dokładnie na kogo, na Turuka chyba grał, tak to się nazywał ten gracz, Turuk. I Daystar prezentował bardzo biologiczny styl. Bardzo biologiczny styl. Ja tutaj nie wiem, jeśli możemy chwileczkę o tym porozmawiać, ponieważ nic się nie dzieje, to... Jak dla mnie, wiesz co, te bio w TVT jest bardzo fajne na samym początku gry, ale później tak jakby masz coraz większe problemy, jeśli twój przeciwnik gra czołgi z podejściem do czegoś takiego, na przykład kiedy już się pojawia, na przykład 6 czołgów, 8 czołgów, troszeczkę więcej, to ta masa krytyczna tych strzałów z ogromnej odległości powoduje, że twoja armia biologiczna dostaje tak ogromne obrażenia zanim podejdzie, Że możesz w ogóle nawet nie być w stanie do czegoś takiego podejść i wymienić się swoją armią w jakiś dobry sposób. Tak jest, ale tanki mają jeden zasadniczy minus, który można w tym momencie abusować, szczególnie na tak dużej mapie, jaką jest ten minus. Wiem, co powiesz. Mianowicie, no możemy dropować, możemy obiegać, możemy robić wszystko inne, a w tym samym czasie, kiedy mamy bio, jesteśmy na trzech bazach, nie ma problemu, żeby zbudować dwie faktorki, mieć 4-6 tanków, które przy takiej statycznej grze na pewno są w stanie zabezpieczyć się przed wejściem twojego przeciwnika nawet z dwa razy większą ilością, dlatego że masz w tym momencie maraudery, które zdecydowanie to posiadają dużo lepsze parametry w walce z tankami. No a w przypadku wojen marinów i tanków, wyniki są dość jednoznaczne. No tak. Tak jak powiedziałeś, właśnie dropy, tutaj może ja to troszeczkę rozwinę, tutaj głównie chodzi o to, że czołgi są strasznie niemobilne. I w momencie, w którym na przykład twój przeciwnik wychodzi, ty powiedzmy wychodzisz tą armią i atakujesz go na chwileczkę, cofasz się od razu, on się rozkłada, później się składa i tak dalej. I na przykład robisz dropa do jego tam powiedzmy drugiej albo trzeciej bazy.
gdzie nic nie ma. I zanim on wróci tam w ogóle, to możesz zadać obrażenia. Odlecieć, za chwileczkę próbuje wyjść z bazy, znowu robisz dokładnie coś takiego samego. Tak więc są ludzie, którzy myślą sobie, okej, czołgów nie da się rozwalić, ale tutaj może raczej także są sposoby na niebezpośrednie niszczenie czegoś takiego. Czym jest na przykład właśnie dropowanie i bycie armią, albo bycie częściami tej armii, nie tam, gdzie twój przeciwnik by chciał, żebyś był. Czyli na przykład atakując jego rozszyfrowane czołgi. Więc to jest bardzo ważny element gry, na który należy zwracać uwagę w TVT. I w tym momencie pojawił nam się Beastar. Cieszy mnie to niezmiernie, jestem bardzo ciekaw tego przebiegu tego meczu. Miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo jednostronny jak ostatnie dwie gry, także życzymy jak najbardziej zwycięstwa naszym zawodnikom, ale chcielibyśmy, żeby to były jak najbardziej wyrównane mecze. Widzimy, że Beastar odrobinę nie docenia swojego przeciwnika, wybiera w tym momencie random. No i cieszyć się pozostaje, dlatego że komentowanie mirrorów jest mniej, moim zdaniem, takie miłe dla oka i dla tego, co się dzieje, dlatego że po prostu dzieje się to samo od obydwóch zawodników, nie ma takich szachów, ja to, ty to. No i zaczynamy. Tak jest, no wygląda na to, że Dajstar, o Mówdu nawet nie chce ten chyba uwierzyć, że random został zagrany. No zobaczymy, czy Dajstarowi takie kozactwo, że tak kolokwialnie to troszeczkę ujmę, wyjdzie na dobre. On czasami robi takie rzeczy. No i co, Dajstar grający randomem, Mówdu Terany, mamy GSL Terminus SE, a to jest Country Championship, Polska kontra Turcja. To już jest 3-0 tak naprawdę, więc mamy wina, ale oczywiście trzeba wszystkich miażdżyć, żeby było 5-0, żeby było więcej punkcików. No i zaraz zobaczymy, coż to się tutaj wydarzy. No i żeby była, jak mówisz, miazga jest bardzo miła dla oczu, jeżeli jest w odpowiedni sposób. Tak jest, miazgunia powinna być. My tymczasem już jesteśmy w grze. Mówdu po prawej stronie, zielony teran, to jego rasa. Tymczasem Dajstarowi, graczowi polskiemu, reprezentantowi Polski wylosowało Zerga o kolorze fioletowym, standardowy kolorek Marcina tutaj jest. Am teran, mówi Mówdu, what's your race? Ciekawe, czy Dajstar zagra tutaj tą swoją kartą rasy w jakiś sposób. Czy będzie chciał tutaj... Nie, wygląda na to, że nie będzie chciał powiedzieć swojemu przeciwnikowi, kim gra. No i co? No i mamy TVZ, czyli jest tutaj kilka rzeczy, które Dajstar mógłby zrobić. Pierwszą z nich jest na pewno 15 hacza, prawda? Tak jest, szczególnie, że ta mapa jest bardzo duża. Póki co Dajstar nie wie, ale są cross-spoty. No i to na pewno powoduje to, że ta 15 hacza byłaby dobrym rozwiązaniem. Szczególnie, że jak mówiłeś, jego przeciwnik nie wie, że jest on Zergiem, no i nie będzie na pewno próbował robić dwóch w środku mapy. Tak jest. No myślę, że dobrze, że Dajstar tu nie próbuje jakiś tam daszy, dlatego że teraz zbyt łatwo może się zaulować o góry. No i myślę, że nie widziałem gry na wysokim poziomie, która w ZVT mogłaby się skończyć wygraną Zerga z X-Poolem. Mhm. Okej, Mówdu jak na razie walluje się swoimi barkami. Jeśli ktoś jest niezaznajomiony z definicją walla, jest to po prostu kilka budynków na twojej rampie, które całkowicie odgradzają cię od tego, co pod nią jest. Co powoduje, że o wiele łatwiej bronić się przed na przykład dużą ilością zergeników, które oczywiście atakują, gryząc i tak dalej. Jest to dosyć ważny element gry przeciwko zergowi, jeśli chodzi o terana. Dajstar tymczasem 15 hacza, czyli standardzik w grze przeciwko teranowi właśnie. 15 dronów już mamy i wygląda na to, że będzie właśnie teraz wylęgał swój pool. Mam mały, nie wiem, mi zalagowało, nie wiem jak tobie. Nie, mi nie. O, wygląda na to, że to tylko ja. Można się przypatrzeć tutaj dobliwemu sposobowi zaznaczania haczy przez Dajstara posiadają w tym momencie na 10 różnych klawiszach. Mm-hmm. Wiesz co on robi? Bo ja kiedy były finały EPS-a, to ja akurat za nim siedziałem, zresztą miałem okazję jeszcze w jednym czy chyba dwóch przypadkach patrzeć jak on gra. Otóż on na samym początku gry przejeżdża sobie po prostu jednym palcem od jedynki do zera, tak na szybciutko, i zaznacza sobie, jeśli go zaznaczysz bardzo szybko, jego pierwszy budynek, to zauważysz, że właśnie te bindy się pojawiają od 1 do 0 po prostu tak mega szybko. I wygląda na to, że Pinty Panda nam tutaj laguje, więc... Myślę, że szybko zostanie usunięty z gry.
Nie ma wytłumaczenia, że jesteś kasterem czy kilkowiek innym, po prostu, jeżeli legujesz, że chodzisz. No tak, tutaj na pewno, wiesz, tutaj na pewno ciężko jest pogodzić się z decyzją, że trzeba wyjść i przerwać stream, ale no gracze są ważniejsi, ja powiem w taki sposób. Komfort graczy, jeśli chodzi o gry, po prostu jest ważniejszy. Tak jest, w momencie pentagram wychodzi, no myślę, że jako kapitan nie musi się przejmować już wynikiem, mimo że ma jakieś bardziej administracyjne sprawy na głowie. Okej, tutaj oczywiście nastąpił taki konsensus, że jeśli Mówdu prosi, że jeśli będzie lagował jeszcze raz, no to po prostu wyjdzie. No i co, no i mamy reaktorowane Heliony, jeden ze standardowych openingów Terrana, w którym mamy po prostu reaktor na barakach, fabrykę, która buduje się obok nich i będzie starał się jakoś tymi Helionami, może już w tym metagame, jaki nam tutaj wyszedł, może raczej nie niszczyć dronów, ponieważ zergowie dosyć skutecznie się przed tym bronią, ale raczej kontrolować swojego przeciwnika, sprawić, żeby zbudował powiedzmy tam jakieś, nie wiem, 4-6 zergingów więcej niż by chciał. Do tego także oczywiście postawił swojego rulera, jakoś tutaj próbował się wallować, no i queeny także odciągane od i wygląda na to, że nie wiem, no mi laguje czasami, wiesz? Więc... Ja tego nie czuję, ja chciałbym wrócić jeszcze do tych, dlatego że to jest rzecz, którą bym właśnie się obawiał, dlatego że Distar jako Terran zazwyczaj przeprowadza ten atak Helionami, a nie obronę. W momencie, w którym nie grasz daną rasą, możesz być odrobinę zdziwiony temu, jak to dokładnie się robi tak naprawdę, więc mógłby ten zawodnik tutaj zaskoczyć. Coś ci gra. Naszego... Tak, nie, przepraszam, to telefon. Spoko. Mógłby ten tutaj zawodnik właśnie zaskoczyć naszego zawodnika jakimś zbyt dużym rushem, w momencie Distar straciłby za dużo dron, no i mógłby się to potoczyć odrobinę nieskutecznie, ale widzimy, że Distar zapobiegawczo dwie queenki, jedna będzie na pewno stała na rampie, na górze też są zerglingi, które nie będą pozwalały wjeżdżać tym Helionom, no i wszystko wygląda na to, że powinien być bezpieczny przeciwko temu rushu. Mhm. Dokładnie tak, na razie mamy tutaj oczywiście Dystara, który ma swój Creep Tumor. Wygląda na to, że tutaj także kilka zerglingów jeszcze bez speeda wyskakuje nam na Heliony, no i niestety tutaj bez speeda tak naprawdę nie da zrobić się absolutnie nic. Dystar rzuca swojego drugiego Creep Tumora, pamiętajmy, że to nie jest ten, który został rzucony z tego, który już znajduje się na polu bitwy. No i co, no i ten Creep, może inaczej, Heliony, które powinny służyć właśnie niszczeniu Creep Tumorów, jak na razie nie wykonują jakiejś fantastycznej roboty i myślę, że w momencie, w którym speed do lingów zostanie zakończony, po prostu Dyser zacznie przekopywać tego Cryptumora. Zauważyłem, że on buduje także 4 ekstraktory i Lera, więc mam wrażenie, że szykują na się jakieś mega szybkie muty z dwóch baz. Mówdu tymczasem tanki, mariny, jak na razie z pojedynczych baraków reaktorowanych budowane, on oczywiście posiada swoją drugą bazę, no i niewiele więcej. No i tutaj zaczynają się właśnie takie rzeczy, które wynikają z niedoświadczenia grania zergiem od Distara. Widzimy, że atakował tymi speedlingami, te Heliony było zupełnie niepotrzebne, stracił tylko kilka jednostek. No to są takie drobne szczegóły, ale to właśnie wychodzi w przypadku, kiedy nie gramy daną rasą. Właśnie w międzyczasie tu widzimy, że Mówdu póki co nie ma nic w sumie na te mutaliski, jakie właśnie widzimy, że Spire właśnie zaczyna się w tym momencie. No i myślę, że powinien jednak on postawić ten eBay na tym czasie. Okej, wygląda na to, że Dystar tutaj spokojnie obroni się tym pojedynczym spinecrawlerem, bo wygląda, no Mówdu w ogóle nie chce tutaj jakby podchodzić do tego wszystkiego. On jednakże posiada już dwa Siege Tanki, czy tam Speed się, przepraszam bardzo, Siege Mode się wymyśla, dokładnie tak, oraz Blue Flame, co ciekawe, weź zauważ, że ten Blue Flame na jedynie, no 3-4 Heliony, to nie jest jakiś taki... Ja myślę, że to jest jakaś konsekwencja właśnie w buildzie ze strony Mówdu. Dlatego, że no, wyrzucił on bardzo szybko ten reaktor, nie zrobił wcale tych Helionów więcej niż 3. No i w tym momencie ten jakby Blue Flame jest jakąś nieuzasadnioną reakcją. Ale w tym momencie widzimy, że wjeżdżam tu dość dużym pushem, Distar póki co nie jest gotowy na to, spaj dopiero się kończy, nie widzimy tu jeszcze... Wykopał tego Spinecrawlera, to nie jest dobry pomysł, Evolution Chamber jeden oraz drugi jeszcze nie są zakończone, ale coś tam powiedzmy będą blokować. Ten Spinecrawler pada bardzo szybko, ponieważ Mówdu, jego Siege Tanki zadają ogromne... przepraszam bardzo, ten Spinecrawler jeszcze tutaj żyje przez chwileczkę, większość zergingów jednakże pada, no muszę przyznać, że ten push wygląda dosyć mocno, 14 zergingów w tym momencie wypada, jeden Helion stracony, ale kolejny tym Blue Flame naprawdę zadają ogromne obrażenia. 7 mutalisków teraz w produkcji, ale zanim zostaną wyprodukowane, mam wrażenie, że dużo dronów zostanie tutaj straconych przez Dystara.
Znaczy ja myślę, że on w sumie nie będzie miał szans bronić się przed, puszem, przed tym puszem dobiegałem do te posiłki z Marino. Widzimy, że kilka mutalisków wyskoczyło już od Dystara. W momencie kończy się ich aż 7, no ale pytanie teraz, czy nie straci on za dużo, czy będzie w stanie jeszcze wrócić do tej gry. Widzimy, że przegrupowują się tutaj mutaliski, niszczą powoli te tanki, heliony. No i czekamy w tym momencie na to, czy będzie nasz zawodnik w stanie totalnie wyprzeć. A w międzyczasie kolejny raz laguje nam tutaj Pizguard, no i miejmy nadzieję, że wreszcie wyjdzie. No nie, no tak w taki sposób nie można, bo ja myślę, że powinien w tym momencie wskoczyć i dokładnie, nawet move, zobacz, pauzuje grę. Okej, okay, pizza nam już właśnie w tym momencie wyszedł. No nie w takim momencie, słuchajcie, nie w momencie, w którym Dystar jest atakowany bardzo mocno. Okej, okay, mariny nam tutaj padają, tutaj także jeden dron został obstrzelany. No i mamy dosyć interesującą sytuację, ponieważ Dystar jest do tyłu, stracił 12 dronów, ma ich jedynie 38 na 45, jego trzecia baza jednakże została zakończona, to jest ważne, oraz on oczywiście w tym momencie posiada kontrolę nad przestrzenią powietrzną pomiędzy dwoma bazami i co ważne, będzie mógł także bardzo fajnie wyskautować, no i troszeczkę może poharasować. Czy to jest dobry pomysł, żeby atakować tą wieżyczkę? Według mnie nie powinien tego robić. Tracił jednego mutaliska. No i właśnie. Tak. I stała się w momencie kolejna konsekwencja tego puszu. Mianowicie przez to, że jego przeciwnik był w stanie totalnie wyskautować, to widzimy, że Tor już gotowy będzie wypierał te mutaliski w tym momencie stąd. No i ich ten harassment, który miał Dystarowi zapewnić właśnie dobre wejście w late game, jakby utrzymać jego przeciwnika w bazie, w tym momencie nie osiąga żadnej skuteczności. No i Terran buduje makro swoje coraz bardziej, posiada przewagę workera. No już niestety nie, znaczy już stety nie, dlatego że Zerg jest Zergiem, może budować wiele dron na raz. No i miejmy nadzieję, że mimo tego bardzo, bardzo mocnego puszu Dystar będzie w stanie wrócić do tej gry. Zobaczymy, tutaj ma miejsce Manner Creep, tak jak chcę to nazywać. O nie, Dystar nie może przecież tak tych mutalisków stakować. I atakuje niestety tymi, zupełnie potrzebnie tymi dronami te pojedyncze dwa heliony, no i nie powinny tutaj te drony tak mocno ginąć. No właśnie, nie wygląda to aż tak dobrze, choć te heliony są już na krańcu swojej wytrzymałości. Kolejny dron pada tam, nie wiem czy zauważyłeś, te mutale jednak zniszczyły pojedynczego tora, tam była wymiana chyba jeden tor na jednego mutaliska. No i co, ten Manner Creep, tak jak powiedziałem, tutaj będzie blokował przez chwileczkę ekspansję, chociaż tak naprawdę dopiero teraz jest ona budowana. Co najlepsze, Dystar widzi, że dopiero teraz ten trzeci command center jest budowany, co daje mu bardzo dużo, może w taki dosyć troszeczkę głupiutki sposób, Mówdów daje swojemu przeciwnikowi informację, dopiero teraz buduje trzeciego command centra. Tak jest, ale widzimy tutaj pełny mech, kilka torów, dwa już gotowe, trzy kolejne w produkcji, dlatego dochodzą heliony. Dystar cały czas nie posiada takiej optymalnej chmury mutalisków, jaką jest 16-20, cały czas ma ich jedynie 8, no i zupełnie niepotrzebnie traci kolejne 14 CV tylko dwoma helionami, które jego przeciwnik był w stanie mu zaserwować. No i w tym momencie tutaj odrobina kolejnego braku doświadczenia grania Zergiem, no po prostu jest widoczna, tylko że nie posiada on żadnych naziemnych, które gdzieś tam w bazie chroniłyby go przed taką ewentualnością. W międzyczasie widzimy, że tutaj kończy się te trzeci command center od Terrana. Dystar na szczęście jest w stanie to odrobinę opóźnić. No miejmy nadzieję, że że posiada on w tym momencie trzy pełni zaturowane bazy pozwoli mu wrócić ekonomicznie do tej rozgrywki. Wiesz co, powiem ci tak, patrzę na Zerga i powiedzmy nie wygląda to najgorzej, ponieważ on od razu robi switcha w roacze, które są w dużych ilościach dobre na tory, naprawdę mi się to podoba, ale druga sprawa jest taka, no, że po pierwsze zobacz, że Terran w ogóle dał swojemu przeciwnikowi czas na oddech, co mi się nie podoba. Druga sprawa, w ogóle mamy tak, 14-15 minutę i on w ogóle nie ma steampacka, pomimo tego w ogóle, gdzie są jego baraki? Aha, okej, okay, no, ma tylko pojedyncze baraki, więc w ogóle nawet tego, pomimo tego, że ma kilka marinów, steampacka nie wymyśla. Jak dla mnie, wiesz co, ten steampack jednak powinien zostać wymyślony, bo on i tak ma dużo gazu oraz minerałów, więc no nie wiem, na jakiś switch w mariny ewentualny w late game'ie będzie musiał długo czekać, tymczasem Dystar musi się wycofać tymi roachami, ich jest zdecydowanie za mało, żeby brać się na bary z tymi sześcioma torami. No i Dystar jeszcze przez chwileczkę, wiesz co, będzie miał czas, żeby troszeczkę się rozbudować, jeśli chodzi o... Tak, ale odrobinę Dystarowi w tym momencie brakuje techa, nie posiada on większych upgrade'ów niż 1-1 w tym momencie na tych roachach, które też mają plus 1 do ataku. Powinien moim zdaniem Terran tutaj zabrać, żeby... Tak jest, widzimy tu kilka CV, które będą naprawiały te tory, no i to jest ten moment, w którym po prostu ta zabójcza kula terańska
będzie mogła bić się za czym i z jakim efektem. Tutaj dodaj stare do bazy, jednak posiadam tylko roach, które nie mają Borała. No i miejmy nadzieję, że przy zachowaniu jakiegoś odpowiedniego mikro będzie w stanie odeprzeć swojego rywala. Widzimy, że teraz następuje starcie, ten pojedynczy tak tutaj się CJ w tym momencie bardzo przytomnie znakowany od razu przez Bistara, powinien się skupić na tych torach. W tym momencie padają właśnie pojedyncze heliony, no i widzimy, powinien fokusować w tym momencie te tory, co się nie dzieje. Latuje mu Talisk, jeden, drugi tor ginie, no i bardzo ładnie broni się Dasta w tym momencie. Tak jest, kolejny tak tutaj jest tor fokusowany, no i myślę, że ta już Roach w zupełności wystarczy, bo broni ten tor. Tak jest, tutaj oczywiście te Roach padają w dużych ilościach, ale pamiętajmy, że tory są po prostu mega, mega drogie. Ten ostatni tor ma 12 zabitych na swoim koncie i to jest... Oj, ten Mutal ma jeden życie, dokładnie tam, tylko dwie rakiety wyleciały z tora. No i mamy Mówdu, który dopiero teraz buduje swoją trzecią bazę. Spójrzmy na jak to wszystko wygląda. 64 drony kontra 56 pro, 56 SCV, mamy 5 torów kontra 26 roachy. Czwarta baza z Dlystara już jest gotowa i za chwileczkę będzie zapewne grał tutaj piątą. Tutaj tekst z czata, który dopiero teraz zauważam. Dlystar buduje dwa roach wareny. Serio? Rzeczywiście, on ma dwa roach wareny. Myślę, że mógł być to dla równoległych upgrade'ów, ale się to nie dzieje, więc to po prostu takie małe niedopatrzenie. Małe niedopatrzenie, dokładnie tak. Mamy jednego Heliona jednakże w tej bazie na godzinie 6. No i właśnie, taka satelitarna baza powoduje, że nie jesteś w stanie zrobić zbyt wiele, ponieważ po prostu nie masz obrony. Jednakże Dlystar leci tam już swoimi mutaliskami, więc no jakoś się tutaj obroni. Ta baza jednakże została wyskautowana, no i teraz Dlystar, jeśli chce ją obronić, pierwszym według mnie dobrym pomysłem jest kontrola nad mapą, żeby nie pozwolić swojemu przeciwnikowi po prostu biegać tutaj, że tak powiem, bez problemu. Więc... Tak jest i to widzimy, że formowana kolejna terańska kula, teraz przytomnie, posiada on dużo więcej tanków, mianowicie są cztery, a nie jeden, zaraz kolejne dwa wyskoczą. No i w tym momencie miejmy nadzieję, że Dlystar zdąży zrobić określoną odpowiednią ilość inwestorów, które tymi fangolami będą mogły coś zmienić, bo jeżeli nie stanie się to, to terańska armia po prostu zje roachy, które posiada w tym momencie Dlystar. Aha, tymczasem widzimy, mamy ładnie te mutaliski tutaj leją. Zobacz, że to się opłaca, zniszczyć taki pojedynczy tech lab, żeby troszeczkę opóźnić budowę czegokolwiek tam, chociażby na przykład tego tora o 30 sekund, bo tyle się buduje pojedynczy tech lab. No i mamy także upgrade'y dla Dlystara, które idą w górę. 192 limitu kontra 167, tam znowu, o, ale tak nie powinien tutaj, lać się ze swoim przeciwnikiem. Te 2 na 2, no właśnie chciałoby się, żeby się skończyło. Mamy także kilka inwestorów, ile ich dokładnie jest? Jak na razie widzę 4 i to jest wszystko. No i Dlystar może mieć naprawdę, bardzo duży problem, bardzo ładny skan. No i niestety Dlystarowi nie udało się zaskoczyć swojego przeciwnika tymi tak Barrow Roachami. Będziemy no i teraz następuje duży engagement w środku mapy, widzimy, że fangale ze strony Dlystara zostają rzucane, no ale przytomnie wycofuje się, dlatego że jego przeciwnik siege'ował tanki. W tym momencie będzie musiało być takich właśnie kilka ataków, kiedy teren przesuwa tą swoją linię, wtedy to otrzymał, ale kolejny raz biega Dlystar. Te kilka właśnie silnych wolei zostały już wystrzelone, w tym momencie traci on inwestory, no i nie widzę za bardzo, żeby miał jakąś możliwość obrony się przed tak dużym puszem, który tutaj stają jego drzwi. Znaczy może jeszcze nie teraz, ale buduje 8 kolejnych roachy, 30 zerglingów, te zerglingi będą dobre właśnie, ponieważ czołgi będą zadawać obrażenia swoim własnym jednostkom. No i teraz ta piąta już w sumie teraz baza została zniszczona. Dlystar jednakże pełna saturacja na godzinie 6, 83 drony kontra 67 SCV. Pamiętajmy jednakże, że to powoduje, że Dlystar będzie miał troszeczkę mniejszą armię, która teraz wynosi 112 na 118. Dlystar prawie wymaksowany. No i czyżby teraz właśnie miał miejsce ten atak? Dokładnie tak, te rołczyki, no tutaj wpadają w ogromnych ilościach razem z zerglingami. Ile tych torów tutaj pozostało? Jeszcze w tym momencie 4. Coraz mniej tego wszystkiego, oczywiście Dlystar wymienia się swoją armią, no nie aż tak super jakby chciał, ale zauważ, że to powoduje, że teren na trzech bazach cały czas jest tutaj w niezbyt dobrej pozycji, jednakże atak na szóstą, na godzinę szóstą, cztery czołgi, trzy heliony, to więcej chyba niż potrzeba i zobacz, że nawet Dlystar nie był w stanie zniszczyć tych czterech czołgów, dopiero chyba, nie, nawet nie teraz, ajajajajaj. Tak jest. Ale widzimy, że dalej jego przeciwnik posiada dodatkowitą przewagę w supply'u, w tym czasie niszczy tutaj tą ekspę, która jest na dole. No i Dlystar w bardzo, bardzo dużych kłopotach. Troszeczkę widzimy brak doświadczenia ze strony terena, dlatego że on powinien posiadać przynajmniej czwartą bazę, która byłaby Planetary Fortress gdzieś tutaj w okolicy swojej głównej bazy. No i jestem ciekaw, czy Dlystar będzie w stanie jeszcze coś produkować. Widzimy, że w produkcji 16 roachy, no i ponad 30 supply'ów w tym momencie przewagi terana i czekamy na to, aż ta armia terańska w tym momencie się zjednoczy i przypuści kolejny atak na Dlystara.
Dice Trap czasem 16 oczy w produkcji, ale ten limit jest dosyć duży dla Move Duel, to jest 90 limit na 67. Chciałbym spojrzeć jeszcze szybciutko na upgrade, to jest 1 na 0, podczas gdy Dice Trap na swoich roczach ma 2 na 2. Teraz następuje atak, dobry fan, wszystkie helmy, kolejny na tanki, ale właśnie, no chyba będzie w stanie tutaj pokonać tą całą armię swoją ogromną ilością roczy, bardzo ładnie to tutaj wyszło, no ale Dice Trap cały czas traci te kolejne bazy, on nie jest w stanie założyć czwartej z nich i to jest ogromny dla niego problem. Move Duel tymczasem próbuje się odbudowywać, cały czas w sumie gra tego mecha i dopiero ta upgrade plus 2 na atak nam się tutaj pokazuje, więc no muszę przyznać, że Dice Trap, wiesz co, gdyby nie to, że pozwala swoim, może inaczej, nie pozwala swojemu przeciwnikowi, ale gdyby nie to, że jego przeciwnik po prostu wychodzi takimi mocnymi bolami terańskimi, z którymi może się dosyć fajnie wymieniać ze swoim przeciwnikiem, no to wyglądałoby to dosyć dobrze dla Dice Trapa. W tym momencie no już mamy około 21 SCV, które wybiegają razem z tą armią, więc jeśli Dice Trap będzie w stanie to wytrzymać, to myślę, że będzie na niezłej pozycji. Tak, o ile utrzyma swoją tak ekspansję. Jest. Teraz widzimy, że Teran troszeczkę niekonsekwentnie, dlatego że nie walczył wtedy tym całą kulką swoją, która no, dałaby dużo, dużo lepszy efekt. W tym momencie tutaj podchodzi kolejne kilka tanków, dwa tory, no i pełno STV, które jednoznacznie mówią o tym, że to jest all-in strony Terana w tym momencie. Piękny fanga w tym momencie łapie kilka jednostek, kolejny tutaj niszczy te STV, no i wychodzi ten pojedynczy tor do przodu, w momencie zostanie przytomnie zasnajpowany przez Dice, ale wchodzą te roczy pod te tanki, które... Dokładnie tak, zobacz, ale złapał tego tora jednak, tutaj z ringów troszeczkę nam wpadł, wygląda na to, że Dice Trap jakby próbuje się tutaj wymieniać, zostały jedynie dwa zerglingi, przepraszam bardzo, dwa siege tanki oraz jeden tor, ogromna ilość weteranów, teraz zagrana, dobry pomysł ze strony Dice Trapa, no i mamy 110 limitu kontra 107, ten tor jest tutaj atakowany, no wymienia się swoją armią teraz w zasadzie za darmo, no i Mundu musi się tutaj wycofać, bo zostało 12 CV z tej armii. On teraz już przerzuca swojego command centra z maina, zauważ, do czwartej bazy. No i muszę przyznać, że... Tak, szczęśliwy Dista tej broni, tej swojej czwartej, jak dzięki temu może wydobywać. Kolejne dwie są tutaj na górze brane. Bardzo dobrze, że Dista stara się eksplorować w wrogach mapy, dlatego że jego przeciwnik definitywnie jest bardzo wolny. Tutaj te heliony mogą zostać powstrzymane przez kilka spinecrawlerów w bazie. W międzyczasie widzimy, że Teran przelatuje ze swojego maina command centerem w kierunku czwartej ekspansji, stara się ją ustabilizować, ale widzimy, że brakuje tutaj tareta, Distar podjeżdża pod tą linię STV i zaraz zrzuci tu kilka infested Teranów, które pozwolą na ten zadanie tego damage'u od tanków i zniszczenie, miejmy nadzieję, jak największej ilości STV-ków. Tymczasem, no właśnie, wiesz co, to jest według mnie bardzo krytyczne, chociaż chwileczkę, w momencie będzie miał miejsce kolejny atak, tutaj jest bardzo mało czegokolwiek innego oprócz infestów oraz kilku zerglingu, więc nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby tutaj tak wychodzić. Dokładnie tak, tymczasem czy zostały rzucone infested terany, dokładnie tak, więc Dice Trap może być w stanie coś tutaj zagrać. Pamiętajmy, że te infested terany mają upgrade plus 2, on musi sfokusować tego command centra, żeby być tutaj w stanie ugryźć dosyć mocno. Zobacz, teraz będzie miał miejsce fokus, ale czy to nie jest za późno? Nie, jednak ten command center padnie i to jest naprawdę duże zwycięstwo dla Zerga w tym momencie. Jeśli obroni ten push, to jak dla mnie będzie to zdecydowana i bardzo mocna wygrana dla Dice Trap. W tym momencie okrąża swojego przeciwnika infested terany. 2 na 2 razem z Roachami miażdżą kolejne mechowe terańskie jednostki, został jedynie jeden tank i to według mnie jest już to GG. Tak jest, widzimy, że tutaj Teran długi czas nie decydował się na ekspowanie, potem właśnie te infestory spowodowały to, że cała jego ekspansja, jedyna, która już w tym momencie mu została, padła. No i kolejny już tutaj tylko jakiś rozpaczliwy atak ze strony Terana. Widzimy, że doświadczenie Dice Trapa, to, że on potrafił wyczekać swojego przeciwnika, zrobić mas jednostka na to, co posiadał, a Teran zablokował się w tym momencie na robieniu tego mechanie, próbował zbudować kilku marauderów, które okazałyby się bardzo przydatne przy takich jednostkach od Dice Trapa. I teraz widzimy, że podchodzą te tutaj jeszcze po tej ekspansji. Prawdopodobnie straci ją Dice Trapa w tym momencie, no i jestem ciekaw, czy posiada on gdzieś tutaj z tyłu jakieś jednostki, które pozwolą mu to bronić. Widzimy, że w tym momencie aż 6 inwestorów budowanych równolegle przez naszego zawodnika. Na pewno, no i póki co musi się wycofać i bronić, nie może tutaj przetransferować. A nie, jednak część dron tutaj już na górze w tej ekspansji pracuje
więc dobrze, będzie dawała mu cały czas ten income. Póki co 50 limitu przewagi Listara, no i dobra sytuacja do obrony tego, co się zbliża. Tak na jest. Pewno najlepsza w stosunku tych kilku raczej, które mieliśmy wcześniej. Tak, 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 na pewno obłacie no i o to chodzi, o ten piękny fangal na wszystkie SCV. Nawet jeśli straci tutaj, to te SCV są mega, mega ważne, chociaż one oczywiście wszystkie naraz się naprawiają i to jest dosyć kuriozalna sytuacja. Teraz dopiero większość z nich eksploduje, torpada, siege tanki tutaj miażdżą tak naprawdę, także te SCV GG, well played. I mamy Dajstara, który z Zergiem wygrywa swoją pierwszą grę. Było to na ostrzu noża, prawda? Chyba zgodzisz się ze mną, że było to na ostrzu noża. Dokładnie tak. No dużo, dużo szczęścia trzeba powiedzieć stron Dajstara. Odrobinę to, że Teran bał się troszeczkę podjąć takiej makro gry. Nie chciał w momencie, w którym miał naprawdę dużą przewagę, podjąć kilku następnych baz, tylko każdorazowo tą kulką olinował, a w momencie, w którym miał tą miażdżącą przewagę, w którym zniszczył dwa expy, Dajstara walczył rozdzielony, nie było tych czterech czy pięciu siege tanków, które zapewniłyby mu support odpowiedni z tyłu i dały zwycięstwo w grze, więc dużo szczęścia ze strony Dajstara, który w momencie jako random pokonuje swojego przeciwnika i my prowadzimy w czwartym z meczy Polska-Turcja, a w tym momencie 1-0, przypomnij, że wcześniejsze trzy mecze best of 3 zostały wygrane przez naszych zawodników. No i miejmy nadzieję, że zobaczymy zaraz drugą grę Dajstara także wygraną, a następnie będzie coś innego wreszcie, czyli 2-2. Jak najbardziej jestem podekscytowany przed właśnie kastowaniem tego rodzaju gry, dlatego że rzadko to się zdarza, rzadko widzimy 2-2 na wysokim poziomie. Tak jest, ja tu jeszcze przez chwileczkę ogarniam. Tymczasem, no co, za chwileczkę powinniśmy tutaj tą gierkę kolejną rozpocząć. Tutaj Dajstar mówi, I don't know the map, just create a map, host something, whatever. Just host something, więc ciekawie. Okej, no, jeśli oczywiście macie jakieś pytania na czat, to opóźnienie jest dosyć spore, więc może nie będę w stanie ich przeczytać. Ale jeśli jeszcze nie jesteśmy w grze, to jak najbardziej. O właśnie, tutaj szybki plugin, bo zostałem poproszony. Słuchajcie, Stalker Legion, czyli po prostu klan SS2 szuka graczy, nie tylko do SS2, ale także do Battlefield 3, klan ma otwartą rekrutację, więc dlaczego by się nie zgłosić. Dobra, my tymczasem, no właśnie, gdzie jest gra? Tak, i wszystkim, dla wszystkich tych, którzy właśnie chcieliby gdzieś rozpocząć jakąś drobną przygodę swoją, no przecież każdy zaczyna najpierw od grania na Battle.necie i w różnych takich, nazwijmy to, podwórkowych turniejach. Zwykłe granie customów nie zrobi z was dobrego gracza. Potrzeba właśnie takiego grania turniejowego. W momencie, w którym gracie swój pierwszy turniej, bije wam serducho, nie wiecie co robić, nie oddychacie, nie myślicie. A wraz z graniem kolejnych turniejów, jak dochodzicie do coraz wyższych rund, stajecie się coraz bardziej doświadczeni. No i gdzieś tam w tej głowie zaczyna dziać się spokój, jakiś plan się pojawia. No i możemy w tym momencie spokojnie dążyć i brnąć w turniej. A kiedy nie robimy tego, pojawia się jakiś byle turniej, jaki jesteśmy strasznie zdenerwowani, wyłącza nam się tlen, no i nie da się tak grać. No. Okej, Dajstar jeszcze nie jest w grze, więc teraz już jest w lobby, więc może się joinąć. Jeśli ty nie masz go po real, to po prostu, ja już jestem w lobby teraz, więc możesz. Dobra. I jest git, ty już też jesteś już w lobby. Także jutro od 15 Rocket Cup, zgadza się? Tak jest, jutro od 15. Czy ty masz czas, żeby sobie streamnąć, że tak powiem? Tak, jak najbardziej, myślę, że jutro też. No to super, to myślę, że sobie streamniemy. Okej, ciśniemy, słuchajcie. Dajstar kontra Mówdu i zobacz, że Dajstar dalej randomy ma. My mamy GSL Dual Side. Mapę, która jest, muszę przyznać, ciekawa. Hmm.
No właśnie, co z tym Pizzaguardem? To on lagował w poprzedniej grze. Więc, a teraz tak. On nam pendinguje, no to nie wygląda jakoś tak ciekawie ze strony tego castera. Okej, okay, GLA Chef, to wszystko co należy powiedzieć. Kolejny mecz z kategorii Country Championship Polska kontra Turcja. No miażdżymy, słuchajcie. Ja tutaj oczywiście tak troszeczkę kolokwializmami będę podjeżdżał, ale po prostu miażdżymy. No miazgunia jest straszliwa. Dajstar miażdży w taki sposób, że nawet gra randomem na swojego terańskiego przeciwnika, którym jest Mówdu. No właśnie, dual side i... powiem tak, że najpierw zobaczmy, co tutaj Dajstarowi wylosuje. Tak, a ja tutaj chwileczkę, jak czekam na rozpoczęcie gry, chciałem powiedzieć, że pozdrawiam mojego serdecznego przyjaciela, a jego, który tutaj mi podpowiada, że uwielbia twoje takie jest, kiedy odpowiadasz na to, co ja mówię. Tak jest. O, i zapraszam cię na piweczko. Na piweczko? A bo Inka jest z Gdyni, prawda? Znaczy, wy w ogóle jesteście z Gdyni oboje, tak? Czy z Trójmiasta, tak czy jest. Coś takiego? Tak, jesteśmy wszyscy z Rumi, dokładnie. Trzeba się, może będziecie, może jesteście tym, sąsiadami Dany, bo Dana chyba też jest z Rumi. To jest taki no dosyć... to pewnie tak może być. Aha, w każdym razie musimy się... Dana jest małolatem. No jest małolatem, więc tak naprawdę, jeśli słucha to Dany tata, to ja tak naprawdę wychowanie szczerzłości, itd. itp. Ale oczywiście na jakąś wodę z parówek umówić się trzeba. Tymczasem, Dajstar wylosował Protossa. I swoim standardowym fioletowym kolorkiem znajduje się po prawej stronie, czyli po złej stronie tego dual site'a. Po zielonej, czyli dobrej stronie mamy także zielonego terana, którym jest Mówdu, przedstawiciel Turcji w tej grze. No i co, teran kontra Protoss, wiesz co, dużo Protossów mówi, że dual site nie jest taki fajny, jeśli chodzi o ekspansję, prawda? No z racji tego, że jest małą mapą, więc w tym momencie to bardzo utrudnia, jeżeli exp twój i twojego rywala jest na przestrzeni dwóch. Dokładnie. W międzyczasie chciałem się jeszcze raz przedstawić. Nazywam się Jason, jestem tu z zaproszenia Zeda, no i jutro też od 15 będę komentował z nim Rocket Cup. No i mam nadzieję, że w końcu przyzwyczajcie się do mnie i nie będziecie się cały czas pytali na czacie, kim jestem. Tak, wiesz co, nie, ja tutaj po prostu poogarniam jakieś, wiesz, jakieś może overlay albo coś w tym stylu, żeby po prostu chłopaki wszyscy byli poinformowani na temat tego, co jest streamowane, bo ja zauważyłem właśnie, wiesz co, pierwszą rzeczą, jedną z rzeczy, na które należy zwracać uwagę, to jest cały czas ulepszanie streama. I jedną z rzeczy, które zauważyłem, to jest to, że co chwilę ktoś się pyta i to jest oczywiście fajne, no bo to znaczy, że ktoś jest zainteresowany, ale cały czas ktoś się pyta na przykład, kto komentuje, jaki to jest turniej i tak dalej, więc ja myślę, że tutaj można by po prostu ogarnąć jakiś taki overlayek pod tytułem co jest, prawda? Ale o tym może tak w jakimś innym czasie pogadamy. Ponieważ Dajstar będzie robił... no właśnie, co on będzie robił? On bardzo szybko się zaulował, żeby jego przeciwnik nie zauważył tego gazu. Jakoś mi tutaj... przepraszam bardzo, nie Dajstar, tylko Mówdu. Wiesz co, jak widzę terana, to mi się Dajstar włącza. W każdym razie Mówdu się zaulował. I wiesz co, mi to jakoś pachnie Banshee albo czymś takim. Ale no oczywiście to jest wróżenie jak na razie. Dajstar tymczasem Winegate Core. Nie widzę zlota, co ciekawe. Jest, a to będzie, że Mówdu prowokuje drugiego Marina, co właśnie jak w tym momencie widzimy faktorta. Czekamy na to, co robi Dajstar. Dajstar wydaje się, że buduje Stalkera i będzie próbował... Nie. Tutaj widzimy drugi gaz, totalnie to przeoczyłem, więc Dajstar też te chuj, jakby bał się jakiegoś 1-1 od swojego przeciwnika, co na tej mapie właśnie, szczególnie w koreańskich meczach, było bardzo, bardzo częste. Widzimy także od Mówdu reaktor, co praktycznie w tym momencie zapewnia na to 1-1-1, tylko brakuje tego drugiego gazu. Aha, no na pewno ma w planach dołożenie go. Dajstar jednakże swój gaz postawił mega wcześnie i ma już 200 oraz 400 minerałów, więc tutaj zastanawiam się, co on chce robić, bo jak na razie, no właśnie, 3 dodatkowe Warpgate'y. Forgate na dwóch gazach to będzie bardzo ciężkie stalkerowo i może nawet tutaj jakieś centry zostaną zagrane, zaraz zobaczymy. Słuchaj, pierwsza sprawa, Armory grane od Mówdu. Czyli będzie to Tor też. Tak. Tor push i to może być nawet ten nieśmiertelny Tor, prawda? Który tak sławetnie w tych wczesnych fazach StarCrafta 2, w tych pierwszych patchach, nawet w becie często był grany. Otóż na czym to polega? Mówdu będzie brał jakieś, myślę, że co najmniej 8 SCV, żeby naprawiać bardzo...
Poczekaj. O, dopiero. Wiesz co, aż się przestraszyłem, bo w ogóle te chlaba nie grał. Mówdu weźmie po prostu swoje SCV, zbuduje pojedynczego tora i tymi SCV będzie go naprawiał. To jest bardzo silna jednostka, ma ogromne ilości wytrzymałości, to jest 400, jeśli dobrze pamiętam. I także SCV, które go naprawiają, powoduje, że tak naprawdę tworzy nam się coś, co w tym nam, w tym, jakby to powiedzieć, angu nazywane jest nieśmiertelnym torem. No i ciekawe, jak wyjdzie tutaj Mówdu, bo mamy Forgate zagranego. W międzyczasie widzimy, że nie za dobrze wymierza swoje minerały, bo czeka już od dłuższego czasu na to, żeby mógł budować tego tora. Aha, nie robi tego w dalszym ciągu. Aj tu. No. I ten Helion posiada 6 kill, no po prostu. No nie, totalnie miażdży w tym momencie plan Beastara. Ten Forget nie dojdzie do skutku. No i teraz w tym momencie ma bardzo twardą kartę. Dlatego właśnie przeciągnął się to budowanie tego tora, ponieważ ten Helion pochłania całą jego uwagę. Tutaj widzimy dwa Stalkery, 4 Sentry na Alone. Tu będą miały duże problemy z podejściem pod tą rampę, szczególnie, że ten tor już w 60% gotowy. No i ta jednostka właśnie totalnie uzdrowi tutaj ewentualny pół ze strony Beastara. Szczególnie ten bunkier także będzie go bronić. Widzimy, że już dwa SCV gotowe do naprawiania tego bunkra. No i nie wróżę tutaj zbyt dobrego nie. Nie, on na pewno się wycofa po zauważeniu, co się tutaj dzieje. Tu jest 8 marinów, 4 w bunkrze, 9, przepraszam bardzo, już 11. Pierwszy tor już gotowy, no i będziemy mieli wyjście z bazy razem z tymi marinami, wygląda na to. I Dajstar, jedyne co w tym momencie może zrobić, to wychronobustować super szybkiego Immortala, czego nie robi, bo buduje Obserwera. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle zostanie zauważone. On wchodzi na rampę, czy widzi tego tora? Widział go chyba, ja niezbyt szybko zaznaczyłem pojedynczego Stalkera, ale widział go, według mnie. No i co, od razu się cofa, od razu zobacz, zakolejkowany Immortal będzie to chronobustował i już wie, okej, mój przeciwnik będzie mnie olinował, muszę się przed tym obronić. Tutaj drugi tor jest grany, co ciekawe, oraz Starport. No, Starport da mu duże możliwości właśnie takiego jeszcze dodatkowego mikrowania tym torem, zrzucania, podrzucania go na rampę, to będzie dość ciekawe, szczególnie, że tutaj właśnie widzimy bardzo długą rampę przy mainie Distara. No i moim zdaniem teren tutaj posiadający dużą przewagę, już w momencie, w którym zniszczył te kilka SCV-ków, znaczy probek Beastara, w tym momencie widzimy, że dalej posiada przewagę workera, mógł skusić się na zbudowanie i próbowanie zagrania makrogry, ale to się nie stało. W tym momencie widzimy, kończy się pierwszy Immortal ze strony zabudowany z drugiej, no i ciekaw jestem, czy właśnie te senty, czy te stalkery i odpowiednie pozycjonowanie tych jednostek będzie powodowało, że zostaną sfokusowane te tory, dlatego że one naprawiane przez tą masę SCV-ków i te mariny małe, niepozorne, które zadawają większość tego DPS-u, większość tego DPS-u, no po prostu ogromna siła niszcząca w dobrym momencie gry. Tutaj zbyt długo znowu Mówdu zwleka, tak samo jak w poprzedniej grze, mógł dużo szybciej spuszować, co byłoby dużo efektywniejsze. Aha. Co ciekawe, jest grany Raven, więc już w ogóle naprawdę ten push nam się przeciągnie do jakiejś, nie wiem, 11-12 minuty ze strony Mówdu. No naprawdę, wiesz co, jakoś tak nie wygląda mi to aż tak fantastycznie. Zresztą Dajstar w ogóle lata tutaj obserwerem, widzi dokładnie wszystko, co się tutaj dzieje. Wracając jednakże właśnie do niego, to te Immortale będą bardzo fajne, jeśli chodzi o bronię się przed tym. To są mega mocne jednostki, są bardzo wytrzymałe, jeśli zostają, na przykład jeśli będzie ostrzeliwywał tor, to już w ogóle jest ogromne straty obrażenia, czy to będzie 40 obrażeń straconych na salwę ze strony takiego tora. I powiem tak, że same Immortale, także jeśli Dajstar je odpowiednio sfokusuje, będą w stanie zadawać torom kolosalne obrażenia. To będzie... ma dwa tory, trzy, to będzie 150 na salwę, więc może nawet nie być w stanie tego reperować aż tak szybko. Mówdu z drugiej strony w tym momencie musi czekać na point defense drona i będzie to oczywiście po to, żeby stalkery nie były w stanie strzelać w ogóle przez jakiś tam określony czas, ale zauważ, że Dajstar od razu ma 8 zelotów, od razu ma troszeczkę tych immortali, więc ten point defense drone nie będzie aż taki mocny, super mocny przynajmniej. I powiem tak, Mówdu, Nie wiem, czy Dajstar może mieć małe problemy z obronieniem, znaczy może mieć duże problemy z obronieniem tego, ale nie wiem, czy on, wiesz co, nie jest na dobrej pozycji właśnie, żeby to obronić. Tu wszystko się rozbija, oto mariny będą w stanie sfokusować Immortale. No i jak te force fieldy zostaną rzucone i czy te tory je zniszczą. W tym momencie widzimy, że Starki będą praktycznie nieużyteczne. Tutaj zachodzi do tyłu Dajstar, no łapie tego pojedynczego tora, fokusuje go w tym momencie, no i pada ten tor, co jest bardzo, bardzo dobrą oznaką. Przytomnie wycofuje się, Dajstar nie chce engage'ować tej armii jeszcze, szuka jakichś słabych punktów. Tu jest jeden Immortal, który nie powinien się
dalej znajdować. Teraz dopiero go wycofuję. Będzie starał się fokusować może jakiegoś... I on posiada tych Immortali, jest ich cztery, więc ja myślę, że ta walka jest naprawdę, naprawdę tutaj dobrze wyglądająca ze strony Dicera. Dokładnie tak tutaj stracony jest drugi tor. Ten trzeci w ogóle nie jest fokusowany. Teraz powinien tymi Immortalami atakować. Jest, jest focus fire za pomocą Immortali. Jeden z nich pada, no ale mam wrażenie, że ze stratą tych ogromnych, mocnych jednostek Mówdu przegrał tą batalię, a co za tym idzie, może nawet całą grę tutaj, pozostał jeden Immortal. I co ciekawe, mamy Switch w Banshee oraz tego pojedynczego Tora. No stara się, że nam jest zupełnie niezrozumiała, teraz tutaj zamiast rzucić point defensive drone, który odciąłby go w ogóle od major, od tych stalkerów, rzuca zupełnie nieskuteczne w tym momencie tarety, które zostały bardzo szybko zdjęte przez zeloty, no i źle. Mi kruje, traci w tym momencie całą swoją armię, no i D-Star bardzo dobrze właśnie tego, snajpując tego jednego Tora, potem kolejno fokusując Immortalami, dwa pozostałe, no bardzo dobrze atakuje i utwierdza się jako lepszy gracz w tym momencie. Próbuję teraz lekkich puszów, wątpię, żeby w tym momencie był w stanie skończyć grę D-Star, ale właśnie o to chodzi, o zabicie kilku SCV-ków, o przytomne wycofanie się, dlatego że ta armia jest wolniejsza. Dokładnie tak, tutaj mamy kilka SCV, które zostało straconych, dokładnie, jeśli dobrze widzę, już 15 kontra to 8 tych probów z wcześniejszej fazy gry. Tymczasem Dicestar robi Templar Archives, no i może... O, świetnie, Mówdu tutaj rzuca autotareta tym Ravenem, którego posiada. No traci kilka probów i to jest wszystko. Powiem tak, te Templar Archives są świetną kontrą na oba rodzaje jednostek, jakie posiada Mówdu. I od razu tłumaczę dlaczego. Każda z tych jednostek, jaką jest Thor oraz Banshee, posiada energię. I to jest mega, mega mocne, feedbacki są mega mocne, dzięki temu, że Thor po prostu traci połowę życia, jeśli ma pełnię energii, a na pewno nie będzie jej używał Mówdu, ponieważ nie ma wymyślonych 250, a Banshee nie mają wymyślonego Cloaka, więc one po feedbacku po prostu, jeśli będą miały pełnię energii, zginą natychmiastowo. Wielokoreański zawodnik właśnie już w takim momencie gry stara się budować ghosty i to tylko po to, żeby właśnie rzucać się na własne jednostki i uniemożliwić te rzucanie feedbacków i niszczenie właśnie połowy tak jakby od razu. Dokładnie tak. Mam już dwa High Templary. Pamiętajmy, że tych feedbacków jak na razie mogą rzucić jedynie jeden. No będzie tutaj chyba czekał. Jest fokusowany jeden Munger. O, pamiętajmy, że to są w stanie niszczyć Force Fieldy jako jednostki masywne. Chyba jeszcze widzimy, że tutaj obrazują te dwa Banshee tutaj z tyłu bazę D-Stara, no i on będzie bezbronny, gdyby wziął tego Rainvena razem ze sobą. To jest CV odjechał. Tak, to w tym momencie był zrzucić point defensive drone w mainie D-Stara, no i totalnie odciąć od ewentualnych warpowanych stalków te Banshee, no i zniszczyć całą właśnie linię wydobywczą D-Stara. No zobaczymy. Teraz no czekamy, nie decyduje się cały czas D-Star na atak, myślę, że to zupełnie niepotrzebne by było. No i w ogóle nie decyduje... Kończy się w tym momencie już Storm, no i rzuta Storm. Ale Storm teraz powinien feedback zostać zagrany. Gdzie są te feedbacki? Wygląda na to, że jest zagrany jeden, drugi. Teraz na tory powinno się troszeczkę tego zagrać. Wygląda na to, że ojejku, za mało. No i niestety będzie musiał się wycofać D-Star. Nawet ten feedback grany, słuchaj, powoduje, że to się powinno grać podczas bitwy, ponieważ te tory po prostu zostaną zreperowane. Tymczasem D-Star ma problem w swojej linii minerałów, prawie tam jeden stalker padł. No i zaraz zobaczymy, czy spróbuje sfokusować tą Banshee. Nie udaje się, no i mamy te cztery High Templary, które w ogóle nie mogą uciec. Jak na razie, cztery tory, dwie Banshee w natarciu. No powiem, że nie wygląda to zbyt dobrze dla D-Stara. No dokładnie tak, tutaj widzimy, że konsekwencja budowy tych silnych jednostek, zatem D-Star wystopował budowę swoich mortali, miał wcześniej trzy, teraz ma w tym momencie tylko jednego, no i wchodzą te ciężkie torzyska do Naturala D-Stara, nie dzieje się to większe, jak będzie dojeżdżają tutaj Templary, rzucajcie feedbacki, nie czekajcie, no i poszły, ale to za późno, widzimy, że Immortal stracił szybie, w tym momencie ginie, naprawiają się kolejne tory, no i brakuje w tym momencie jakichkolwiek jednostek D-Star, tylko 40 limitu GG i poddają grę. Ajajaj, no właśnie, te Banshee sklokowane w mainie oraz ten bardzo mocny atak spowodowały, że niestety nie wyglądało to zbyt dobrze. Ja powiem tak, że te High Templary to był bardzo dobry pomysł, ale... Wiesz co, ja się zastanawiam, czy lepiej nie grać tutaj właśnie taki Immortal Colossus, wiesz? No ale dobra, zobaczymy jak to będzie z trzecią grą. Myślę, że w tym momencie D-Star powinien rozsądnie wziąć Terana, no i zagrać to, co potrafi najlepiej. No właśnie, powinien tutaj Teranem zmiazgować, że tak powiem. No na pewno ma duże szanse, bo dziwnie coś tutaj, dziwne rzeczy gra Mówdu, więc ja myślę, że D-Star powinien tutaj w tym momencie przestać.
się bawić ze swoim przeciwnikiem. No, troszeczkę brakło sekwencji moim zdaniem ze strony Gwistara. Szybciej powinien zaekspować po tym dobrym dla siebie no, natarciu na przeciwnika, po tej rozbiciu tego puszu, no i wtedy zdecydowanie inaczej by to wszystko wyglądało, dlatego że tory, pomimo tego, że zajmują niewiele limitu, są bardzo silnymi jednostkami, więc ty jako zawodnik powinieneś mieć więcej limitu, żeby sobie z nimi poradzić, jeżeli patrzymy ze strony Protossa. Nie było to w tym momencie tak łatwe, jak widzieliśmy to wcześniej, kiedy D-Star mógł robić duże ilości tanich roachy, które były w stanie ginąć i wielokrotnie obniżać ilość właśnie tych torów. Wtedy mógł tradować te armię, jako Zerg też posiadał dużo większy income, bo był na czterech bazach. W tym momencie ta gra potoczyła się inaczej, dlatego że jego przeciwnik szybciej postawił swoją ekspę, miał cały czas przewagę w workerach, dodatkowo dwa mule, no i niestety źle to się skończyło. Dokładnie. No i co, my jesteśmy na Tal'Darim Altar. Dajstar wybiera Terana, więc zabawa, żarty się skończyli, że tak powiem, w tej trzeciej grze. No jest, zobaczymy, ponieważ no, tak jak powiedzieliśmy, każdy punkt się liczy. W tym Country Championship to jest tak specyficznie właśnie ułożone. No i co, gra nam się za chwileczkę rozpocznie. Tal'Darim, czyli bardzo duża mapa. TVT na tej mapie może przerodzić się naprawdę w dosyć długą grę. Tak, ale Tal'Darim posiada też wiele przestrzeni do dropowania, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało od strony właśnie dropów i od multitaskingu, który D-Star jako topowy gracz powinien w tym momencie pokazać swojemu przeciwnikowi o co tak naprawdę chodzi w StarCraftie, tak? Czyli o dużo dropów, o wszelaki management, teraz grą swoją właściwą rasą. Wszelkie timingi już nie będą, tak że tak powiem, na chybił trafił, tylko to będzie, miejmy nadzieję, taki D-Star, którego znamy, który ostatnio był na LANie, na DreamHacku, znaczy na Assembly Winter i pokazał się z dobrej strony, wygrywając kilka gier z dużo lepszymi przeciwnikami na pewno niż Mówdu. Tak jest, no i co? No i mamy D-Stara, który będzie po prostu budował swojego pierwszego supplya, więc tak naprawdę nie dzieje się tutaj zbyt wiele. Więc może przejdźmy do tego, czym jest TVT, czyli wczesne fazy StarCrafta 2, wczesne te, że tak powiem, miesiące, gdzie zawsze mówiło się, że tanki, Tank Viking, Marine Tank Viking, co było dosyć częste i teraz zmieniło się to chociażby na Marine Tank po prostu, z jakimiś medivakami, jedynie kilkoma wikingami, jakieś takie bardziej mechowe style, bardziej bio style, więc tutaj naprawdę jest dużo otwarć, jakieś 1-1-1, które są grane, także... Chyba zgodzisz się ze mną, jeśli powiem, że TVT jest takim matchupem, w którym naprawdę pozycjonowanie jednostek jest bardzo, bardzo ważne. To, gdzie jesteś swoją armią, jest ważne. Dokładnie tak. No, czy no, ciężej pomyśleć sobie o większym błędzie niż wejściem 50 marinami pod 4 rozstawione tanki. Dokładnie. No, dokładnie tak. No ale widzimy coś niesamowitego dokładnie od Mówdu. Robi on... nie, wydawało mi się przez chwilę, że to jest drugi reaktor, no ale szybszy tutaj reaktor. Widzimy, że w tym momencie posiada on już ponad 100 wybranego gazu przed końcem baraku. To oznacza jednoznacznie tylko szybkie heliony. Widzimy, że D-Star nie będzie miał gotowego walla na ten czas. No i jestem ciekaw, czy nie skautuje on tutaj go od drugiej strony zupełnie. Potrwa to jeszcze, zanim ten Civic wjedzie. No i ciekaw jestem, czy będzie w stanie D-Star tutaj na czas zobaczyć, że nadjeżdżają heliony i zabezpieczyć się jakby przed ich wjazdem. Co w ostatniej grze, jakby nie patrzeć, okazało się krytyczny, to ten właśnie drobny helion, który zjadł te 6 probek na początku gry, uniemożliwił wyjście z tym Fortgate'em, który mógł być dość skuteczny, dlatego że nawet pierwszy tor nie był gotowy i teraz nie był właściwie w stanie obronić większego puszu. Tak jest, a posiadając dwa asymilatory mógłby zwarpować, co zresztą zrobił, większą ilość sentry, zaforcefieldować bunkier i nie pozwolić reperować go swojemu przeciwnikowi. Tymczasem Mówdu robi techlap na fabryce, na barakach, co ciekawe. I tutaj mamy taką sytuację, w której będzie nawet się zamieniał, więc zastanawiam się, co Mówdu ma tutaj przygotowane dla swojego przeciwnika. Zaraz zobaczymy. Pierwszy Helion oraz Blue Flame. Powiem tak, czyli że... widzimy...
kontynuuj, szybki proszę. Blue Flame, szybki Blue Flame ma zamiar zabezpieczyć Dryu właśnie, znaczy przepraszam, Mówdu przed ewentualnym masem Marinów. No i ten Reaperek, który właśnie się teraz zbliża od Distara, myślę, że bardzo szybko odkryje. Ten Techlab tutaj pracuje nad tym Blue Flame'em. Miejmy nadzieję, że właśnie to sobie pomyśli Distar. No i drugi tutaj w tym momencie reaktor powodowałby jakąś chęć zagrania Banshee. W tym momencie Mówdu stwierdza, że Helion został, znaczy Reaper został wyparty z jego bazy, że jest bezpieczny, że jego tech nie zostanie odkryty i natychmiast stawia ten starport, który będzie produkował to Banshee. Helion tymczasem wpada do bazy Daystara, no zaraz zobaczymy, Blue Flame jeszcze nie został wymyślony, więc straty mogą nie być aż tak ogromne, chociaż Daystar w ogóle nie zabiera swoich SCV. Gdzie są te Mariny? Jeden SCV pada jak na razie, to jest wszystko. O, i zostanie ostrzelany. No tam chyba dwa SCV jedynie padły, więc to nie jest zbyt jakaś taka... No, trzy łącznie, dokładnie. Ja na szybko odpowiem na pytanie z czata, bo się właśnie pojawiło. Czy to jest D-Star, czy Dystar? To tak naprawdę jest bez różnicy, bo raz Dystar mówi, że ma być tak, później angielscy kasterzy mówili inaczej i sam Dystar później to chyba zmienił i tak dalej, więc tak naprawdę nobody gives a shit. Okej? Okay? Więc mówcie jak chcecie. Obie formy są poprawne. Obie formy są poprawne tak naprawdę. I Dystar Mariny Marudery. Powiem ci tak, że to jest coś, co ja już u Dystara widziałem. Kończy się nam oczywiście Steampack za chwileczkę, ale myślę, że Dystar tym Steampackiem nie będzie chciał wychodzić tak wcześniej. Chociaż zobaczymy za chwileczkę. Ale zobaczył teraz te 3 miliony z tym Blue Flame'em. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że w tym momencie nie będzie tutaj groźny. Nie będzie tutaj groźny, dlatego że zobaczy to D-Star na czas, no i spodziewa się tego dropa przez to właśnie, że zobaczy ten Blue Flame. Myślę, że tutaj nie będzie już więcej myślał, że to może być ewentualnie Banshee, które właśnie się zaczęło robić na tym sklopie. Po prostu... No i totalny właśnie taki harassment z jednej bazy ze strony Mówdu, który właśnie tutaj zaczyna pracować z Axomexem. No i tutaj widzimy, że Vita totalnie przygotowany na ten drog. Przytomnie trzymał Marodery z przodu, które już pokusowały te heliony. Jednak szybka decyzja ze strony Mówdu, schował on te heliony do środka tego medipaka. Ale zobacz, będzie dropował jeszcze raz. Będzie go dropował jeszcze raz. I czasem Dystar wyszedł w ogóle ze swojej bazy. Tutaj jest pusty main, bez żadnej jednostki obronnej. Nie, chwileczkę, momencik, gdzie cofa tutaj kilka swoich Marines oraz Marauderów. No i za chwileczkę będziemy mieli medywaki, ale to może być dosyć duży problem. Dystar jeszcze przez chwileczkę tego nie widzi. Teraz Steampack został zagrany prewencyjnie tylko po to, żeby obronić to tymi Helionami. No i właśnie większość Marinów pada. Jeden Helion także gryzie ziemię. No i muszę przyznać, że niezbyt wiele. Chyba maksymalnie, powiem ci tak, nie będę strzelał teraz. 6 będzie straconych łącznie z TV. 7, okej, okay, więc pobiłem się tutaj. No 4, to nie jest aż tak dużo. To nie jest aż tak dużo. Dystar ma, nie wiem, jednego, no już w sumie teraz jednego więcej. I do tego wcześniejszego orbitala, więc ja myślę, że Dystar tutaj jest w dobrej pozycji. Jak najbardziej tak, posiadam w tym momencie taką samą ilość workerów jak jego przeciwnik, no ale możemy to uznać jako tak zwaną równą wymianę. Dlatego, że kolejny raz tutaj właśnie w tym momencie wlatuje Banshee, ale gotowy Dystar posiada Tarek oraz Vikinga i totalnie po prostu niszczy tą Banshee. No i tu w tym momencie właśnie Mówdu jest w gorszej pozycji, dlatego że jego Banshee nie zrobiło żadnego damage'u, Dystar totalnie był przygotowany na ten atak, no i posiada dwa ekspy, no i lepiej Dystarowi w tym momencie, dlatego że Mówdu zrobił, można to nazwać, dużo niepotrzebnego techa w postaci tej Banshee, Cloaka i Blue Flame'a, to na razie nie przyniosło mu wymiernych rezultatów. Słuchaj, ale widzimy, że teraz no właśnie Banshee to jest to... Tutaj medivac pełen Helionów drugi raz podjeżdżają do bazy Dystara. Dystar tutaj pewny wychodzi z pushem. Myśli sobie, zjechałem wszystko to, co miał dla mnie, no i teraz mój czas. Dokładnie. Wiesz co, ja myślę, że tutaj troszeczkę Mówdu próbuje, wiesz, taką taktykę head and shoulders, nie? Kiedy powiedzmy jeden składnik albo drugi nie zadziała, więc połączmy nasze moce. I powiem tak, że Mówdu może tutaj jakieś obrażenia zadać, ale... Głównie boję się bardziej tutaj o te Heliony niż o Banshee. Zaraz zobaczymy, co tutaj zostanie zagrane. Musi uciekać tą Banshee, ona oczywiście zostaje zagrany. Crow, te 4 Heliony są już w mainie, więc czyżby jakieś duże obrażenia tutaj były widoczne? Dokładnie tak, SCV już padają nam na lewo i prawo. Ojejku, bardzo mało jednostek tutaj jest. Jest Steampack zagrany, wszystkie te jednostki, które są w mainie, starają się przed tym bronić, ale coraz więcej tych SCV nam tutaj pada. Bardzo dużo ich zostało zniszczonych. No i obawiam się, że Dystar naprawdę zostały mu tutaj zadane bardzo duże obrażenia. 24 CV łącznie padły i ma ich w tym momencie o 13 mniej od swojego przeciwnika. Pamiętajmy jednakże, że Mówdu ma niewielką armię, to są 4 Mariny, 3 Banshee i 3 Heliony, podczas gdy jego przeciwnik ma 17 Marinów, 7 Maruderów oraz 3 Medivaki i oczywiście upgrade'y. Combat Shield, Steampack,
Więc no, zobaczymy. I zobaczymy, czy w tym momencie Mówdu zmusi swojego przeciwnika do zrzucenia tego jednego skana, który będzie kluczowy. W przeciwnym wypadku Distar już tutaj widzimy, traci 3 maryny, zamiast podejdzie. W momencie jest jego czas, jego moment, kiedy należy zadać duży damage, ale rzuca on jednego skana, no traci go. W tym momencie nie jest w stanie engage'ować tej armii, dlatego że nie posiada wolnych skanów. Widzimy, że jego komendant jeden posiada 44, drugi już teraz łapie 50 energii, więc ten jeden skan będzie miał... no, na celu właśnie odpowiednie zrzucenie tutaj go i wycięcie tych dwóch banshee, które stanowią w tym momencie jedyny problem, żeby tak naprawdę tak podejść do armii swojego przeciwnika. Tak jest, ta ostatnia banshee tutaj, którą widzimy, nie wiem dlaczego... Tak, widzimy, wychodzi wreszcie Pinty. Panda. Okej, wygląda na to, że ginie równolegle to Banshee z tym Marinem tam bardzo, bardzo szczęśliwie za Distara. Ale zobacz, że on cofa wszystkie swoje jednostki, próbując tutaj przygotować się na ten drop, tymczasem będziemy mieli po prostu atak na będziemy mieli atak na natural, gdzie w ogóle żadnej jednostki nie ma. Jeden ten... Wchodzi to bardzo, bardzo ładnie. Armia. Bardzo niszczy ładnie. Jeden bunkier, drugi w tym momencie... Strzela Vistar do tych Civików naprawiających Command Center, zmuszony do podniesienia w tym momencie do Command Centera Mówdu. No i zobaczymy, czy te maszyny będą w stanie uratować ten push. Wiesz co, no na pewno będą w stanie, ponieważ tam było w ogóle bardzo mało marinów. Mamy Dystara, który posiada tutaj swojego jednego wikinga. O, straci go w tym momencie. Nie stracił aż tak dużo, powiem tak, że tych SCV nie zostało straconych zbyt dużo. Więc Dystar, powiem tak, że jakoś takich ogromnych obrażeń nie zadał, ale chwileczkę, momencik, jest powtórka z rozrywki, tym razem w mainie umów, no i tym razem straty są o wiele większe, 21 SCV łącznie zostało stracone i teraz Heliony atakują na marudery, zestimowane marudery. Co więcej, no i mamy także 4 Banshee, bardzo, bardzo dużo tych Banshee jest tutaj. Dobry drop. Tak, i widzimy, że pięknie teraz Distar abusuje to, że jego przeciwnik nie posiada żadnych jednostek anti-air, ale wychodzi tu pierwszy walki, no i w tym momencie ten Distar, ale nie ogarnia tego move'u. Na szczęście Distar mógł tutaj stracić wszystkie z tych dropshipów. No i mamy GG, ponieważ niszczył tam w międzyczasie naturala swojego przeciwnika. Bardzo ładnie, no i co? No i mamy 2-1, przepraszam bardzo. Ładnie. Dystar wykorzystał to, że jego przeciwnik miał mało, ponieważ poświęcił się po pierwsze na Blue Flame Heliona, a po drugie na Banshee. Wiedział, że na przykład nie będzie tam Siege Mode'a, że nie będzie jakichś dużych ilości maruderów, ponieważ to oczywiście żre gaz. I wykorzystał to świetnie swoją po prostu bardzo mocną, taką jakby to powiedzieć, brutalną bardziej armią. Mówdu starał się być bardziej techniczny, nie wyszło to tak, jakby chciał. Oczywiście straty zostały zadane, ale nawet jeśli straty są zadane, to twój przeciwnik cały czas budował armię w tym momencie i musisz też także przed tym się jakoś obronić, ponieważ Dystar po prostu powie: okej, whatever, straciłem dużo, po prostu pójdę go zabić, może to zadziała. No i zadziałało bardzo dobrze. Tak jest, no widzimy tutaj doświadczenie ze strony Dystara. Obejął kilka dropów, wiedział, że w tym momencie jego przeciwnik bardzo dużo, no, że tak powiem, technologii wynalazł i tak dalej, że nie będzie mógł mieć jakiejś no równej armii w stosunku do niego, wyszedł on z pushem, no używał medivaków odpowiednio, żeby przemieszczać armię z jednej strony na drugą, no i wygrał swoim multitaskingiem, który był na zdecydowanie wyższym poziomie niż u jego rywala. W międzyczasie ja zapraszam też na jzmz.net, tam niedługo ruszy nasza stronka i będziemy wielokrotnie pokazywać różne inne rzeczy, taki stakrat bardziej od fanowej naszej codziennej strony życia, jakieś pojedyncze laderki teamowe, jakieś inne te rzeczy. W tym momencie Avi też zaprasza na jakiś swój lader, jakieś śmieszne komentarze i dużo zabawy z jakimś teamem. No i a my jesteśmy tutaj teraz na meczu Polteamu, prowadzimy 4-0 z Turcją i jak po raz kolejny dziękuję ci bardzo za zaproszenie i jest mi bardzo miło. Spokojnie. Dystar mówi, że musi rejoina, czyli chyba restart kompa, tak, bo muza nie działa, nie wiem czy muza, czy raczej w grze, czy raczej może w jakaś, nie wiem, jakaś, której słucha. No i co? No i jak na razie... O właśnie, może takie szybkie pytanie do czata, oczywiście to się pojawi dopiero za 5 minut, ale szybkie pytanie do was, czy wy słuchacie, kiedy gracie, słuchacie muzyki
Nie chodzi mi oczywiście o jaką, ale są na przykład ludzie, którzy wolą ciszę, a są ludzie, którzy wolą, kiedy coś im tam gra w tle. Ja oczywiście personalnie muzyki słucham. Nie wiem jak ty. Ja też. Mi to pozwala utrzymać takie stałe tempo gry, dlatego że ja czasami, tam gram na poziomie, powiedzmy, ze zwykłej czasy z 200 APM posiadam i w tym momencie utrzymanie tego przez dłuższy czas wymaga takiego jakiegoś bodźca zewnętrznego w moim przypadku, bo inaczej się po prostu rozlęgiwiam i zasypiam przed komputerem. No jasne. Okej, 2 na 2 za chwileczkę się rozpocznie. Czu. Taki przynajmniej jest plan na to. Dajstar chyba się rozłączył, prawda? Dokładnie tak, więc zaraz powinien być z powrotem. Będzie Dajstar i Tefel w teamie. Zobaczymy jak się zgrają, bo tak jak tutaj zresztą wcześniej mówiliśmy, dużo zależy od zgrania po prostu graczy w teamie. Jeśli każdy sobie rzepkę skrobie, no to ciężko to wygląda. Teoretycznie może istnieć sytuacja, w której dwóch nawet trochę słabszych graczy jest w stanie pokonać dwóch graczy, którzy może są lepsi indywidualnie, ale po prostu nie zgrywają się ze sobą. No dokładnie tak. Ja też miałem zawsze tak, że nawet z gorszymi zawodnikami potrafiłem dochodzić gdzieś tam wyżej na drobince tego laderu, a z teoretycznie silniejszymi nie rozumiałem się i nie byłem w stanie osiągać takich wyników. Mm-hmm. Też zależy bardzo granie teamowe od pokorności obu wszystkich zawodników, dlatego że w przypadku gier teamowych, tak samo jak w CS-ie, musi być jeden kapitan, on ci mówi, gdzie idziesz, co robisz i jak to robisz. W innym przypadku, jeżeli każdy próbuje swoją stroną, nie ma to racji bytu. Czyli chłopcy muszą sobie zadać pytanie, kto będzie liderem, kto tą taktykę ustali i kto, że tak powiem, poprowadzi do zwycięstwa. No właśnie, tymczasem niezbyt wiele się dzieje. Czu. Więc czy wrócił już Dajstar? Ja go tutaj chwila, moment. Gdzie ten chłopak jest? Nie widzę, żeby wrócił na Battle.net. Crusher za to jest w... Dajstar już jest z powrotem, więc wszystko powinno tutaj jakoś nam się rozpocząć za chwileczkę. Czu. Tak jest, no co, go. Czu. Słuchajcie, działamy, że tak powiem. Działamy, bo chciałoby się to 2 na 2 zobaczyć. Okej, ja jestem zapraszany, więc możesz joinować na mnie. Już wchodzę. Ojej, nie to przez przypadek nie zaprosiłem to. Cię do party. Ale teraz, kurczę, nie mogę się połączyć. Mógłbyś prosić, żeby zasugeruj mnie do lobby, dobra? Jasne. Bo zniknęła w tym momencie opcja join game. Nie wiem czemu zupełnie. Wiesz co? Mi tu pokazuje, że jesteś w jakimś customie. Weź szybko zrób tego, reloga. Już. A nie, już jesteś... Okej, dobra, go. No w tym momencie się logowałem. Siup, już jestem. Go. Okej, jestem przy. Chociaż coś się dzieje, jakby. Nacisnąłem join game i nie chcę mnie wpuścić. Halo. Tak. Nie, poczekaj chwileczkę. Nie, wygląda na to, że jesteś w lobby. A, tak, w tym momencie rzuciło mnie. No i mamy Lunar Colony. Może chwilkę o architekturze mapy, dlatego że nie wszyscy z was są przyzwyczajeni do grania 2 na 2. Mamy tu połączonego maina, żadnego z expów dodatkowych w mainie, czyli jedna duża rampa, której zawodnicy muszą bronić. Środek mapy jest odrobinę w dole,
Dolny spawn, po prawej stronie posiada trzy ekspansje, górne natomiast po lewej. No i jest to dość wyrównana no, gra w przypadku, kiedy nie ma zergów, dlatego że wszystkie pusze z jednej bazy połączeń to steran są bardzo niszczące w przypadku, gdy na tej mapie grają zerki. Okej, okay, niestety właśnie cię. Rozpoczynamy. Tefel i Dicer kontra Uli King oraz C. Ja tutaj nie sprawdziłem gościa, więc nie wiem za bardzo, jak tutaj jego staty wyglądają. Już mamy odpowiedzi, dużo odpowiedzi, słuchajcie, dużo z was naprawdę słucha muzyki, jakieś tam heavy metale się przewijają, drum and bassy, takie rzeczy, wszystko to, co oczywiście lubię słuchać. Prawdziwa orkiestra to jest, co słuchać, mówi tutaj Jeronimo. Ja myślę, że są bardzo fajne takie orkiestrowe kawałki, które można by sobie puszczać. Zwłaszcza, wiesz, takie naprawdę coś wielkiego podczas jakiejś gry. Wyobraź sobie, że wiesz, słuchasz na przykład takiego Czajkowskiego albo coś w tym stylu i wpada ci w tym momencie jakiś taki mega mocny, jak to się nazywa, mega mocny tune. Takiej właśnie muzyki klasycznej. Okej, wygląda na to, że mamy jakiegoś nieogara, który klika nam tutaj na mapie. Nie wiem za bardzo, o co tutaj chodziło. W każdym razie, Lunar Colony, tak jak powiedziałeś, Terran oraz Zerg to Tefel oraz Dystar. No i ze strony przeciwników mamy Zerga oraz Terrana także. Więc no, szykuje nam się coś w rodzaju takiego Mirror Matchupu, prawda? No tak, dzisiaj widzimy, że dzień Mirroru. I póki co widzimy, że żaden z Terranów nie decyduje się na zagranie Helionów. Mm-hmm. To jest jeden wniosek na razie, który przychodzi mi do głowy. No i obydwoje wolują, czekamy teraz na jakieś decyzje. Obydwoje budują baraki i póki co dopiero Uli King zdecydował się na budowę gazu, więc będziemy widzieli szybszy speed, natomiast Tefel zdecydował się na szybszy pół. Przepraszam bardzo, ale musiałem zastrolować na czacie, bo ktoś napisał z błędem i oczywiście... policja gramatyczna zawsze jest w pobliżu. W każdym razie... Tefel spełni pól bez gazu, mamy tutaj Daystara, który gazowo także buduje swoje baraki. I jej przeciwnicy robią, powiedzmy, jakoś tak mniej więcej to samo, czyli mamy gaz jednakże właśnie u Uli Kinga troszeczkę inaczej. No i tak naprawdę C robi dokładnie to samo, co robi Daystar. Jakie są jakieś, wiesz, są możliwe openingi ze strony takiego 2x2, to chociażby na przykład jakiś Zerging Marauder, jakiś taki Helion Roach, takie rzeczy, wiesz, czyli jednostki, które się komponują i które działają także na szeroki zakres jednostek przeciwnika, no, mogą być, tak powiedzmy, mniej lub bardziej mobilne, tutaj oczywiście... Masz po prostu szeroki zakres tych możliwości, że tak powiem. Distar zaczyna faktorkę, natomiast Tefel ekspuje. Na pierwszy rzut oka zdaje się takim troszeczkę jakby dziwnym wyborem, chociaż od C też widzimy faktorkę, więc pewnie obydwoje będą chcieli brnąć w kierunku Helionów. No taki trochę dziwny wybór, dlatego że w przypadku, gdy twój sojusznik ekspuje, powinieneś raczej domasować jednostek i wesprzeć go w obronie tego ekspa. Widzimy, że Quinta Distara, znaczy Tefela, już wychodzi w kierunku swojego naturala. Myślę, że zaraz Tefel zacznie budować drugą Quinkę, no i spodziewane tu się przez ciebie Roach Warren, czyli totalnie rzecz, która totalnie nie umożliwi jakby grania lingu. Aha. To jest dobre, dlatego że spowalnia armię przeciwnika, jeżeli no to tak do speedu Roachy trochę trwa, no i nie umożliwia na pewno, uniemożliwia twojemu przeciwnikowi wyjście z bazy. Mhm. W międzyczasie D-Star ląduje tutaj w faktorkę i buduje dwa pierwsze Heliony. Tak jest, no mamy kilka zerglingów, które tutaj wpadają. Uli King jakoś stara się może tutaj zacząć obrażenia, nie będą one jednak zbyt duże, tak przynajmniej mi to wygląda. O, SCV biorą się za bronienie tego wszystkiego, no i właśnie te zerglingi tam padają. Jeden SCV został stracony, więc no, powiedzmy, że coś tam ugrał. Zergowie tymczasem ekspują. Uli King odrobinę później od swojego przeciwnika buduje także Roach Warren, którego chyba u swojego przeciwnika nie widzieli. Dokładnie tak, tam jest widoczny tylko spawning pool. No i co, mamy już Heliony, pierwsze dwa jadą, podczas gdy także Roachiki wyskakują nam tutaj do przodu. No i moje pytanie brzmi, co będzie się tutaj działo? Zauważ, że Uli King oraz C robią niby coś takiego samego, ale jednak jest to o wiele późniejsze.
Tak, ale też pierwsza różnica w grze Terran wynika z tego, że Distar decyduje się na mądrzejszą rzecz moim zdaniem, mianowicie na faktorkę drugą z Techlabem, która umożliwi mu zrobienie Bullflame'a. Natomiast Si w tym momencie stawia reaktor i będzie miał podwójną faktorkę z dwoma reaktorami, czyli jakby to powiedzieć heliony pełną gębą. Równocześnie nie wiem, dlaczego stawia faktorkę i exp, znaczy, przepraszam, rafinerię i exp. Kłóci się to trochę, dlatego że heliony wymagają tylko i wyłącznie gazu, znaczy tylko i wyłącznie minerałów, a on będzie wydobywał gaz. No właśnie, więc totalnie inny. Wiesz, ja się zastanawiam, czy Si nie będzie grał tutaj jeszcze za chwileczkę jakiś... buduje drugi reaktor, co ciekawe. Czy nie będzie grał za chwileczkę tutaj jeszcze czegoś ciekawego? Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z tym reaktorem, który buduje Si, skoro tutaj... Aha, bo założył się ten creepem. Creep, ojejku. Tak, co za fail, co za fail. No i mamy Dajstara oraz Tefela, którzy wychodzą. Jak tam wyglądają ich armie? To jest 64-51 na 43-37, więc naprawdę ta różnica jest dosyć duża, muszę przyznać. I chłopaki mają tutaj dużą szansę na zadanie ogromnych obrażeń. Co najmniej zniszczenie ekspansji naturalnej swojego zergowskiego tak przeciwnika. Strasznie. Widzimy, że Ulicą przedronował, w tym momencie wbija się ogromna armia Roachy. Widzimy, że Tefel posiada 10-12 Roachy, jego przeciwnik w tym momencie oj, jednego. Te drony do pułapka! Takie drony z Vikingiem, wbija się Tefel w górę na rampę, no i totalny crash. Nie zrozumieli timingu swoich przeciwników tureccy zawody i nasi zawodnicy przydzielają. Nie, to już jest... Słuchaj, tutaj drony padają, SCV miażdżone, no i właśnie, Si pierwszy wychodzi z gry, Uli King zaraz za nim. Chciałem sprawdzić jeszcze później, jaka tam ilość jednostek zbierających została, ale już sobie to odpuścimy i tak już było totalnie po grze. Tak więc, no muszę przyznać, że chłopaki zadali bardzo mocny cios. Tutaj, tak jak mówiłem, ten Helion Roach, to jest świetna kombinacja jednostek. Na pewno jest to, wiesz, na pewno jest to... Po pierwsze Roachy, bardzo wytrzymałe jednostki, świetnie radzą sobie no, z szerokim zakresem. No może oprócz, powiedzmy, jakichś tam mass maruderów we wczesnej fazie gry. A druga sprawa... Heliony, świetne na zerglingi, gdzie Roachy mogłyby... Na mass zerglingi, gdzie Roachy mogłyby nie być za dobre. Świetne na jakieś tam mass mariny, gdzie Roachy także mogłyby mieć jakieś, tak powiedzmy, leciutkie problemy z... Może nie z wygraniem, ale z wymienianiem się tą armią w jakiś lepszy sposób. I... Pentagram tutaj mówi coś, czego nie powtórzę. Mówi miazga jak pewien rodzaj narządu. A wracając do tematu, i te jednostki... się po prostu wspierają nawzajem, co jest bardzo fajną kompozycją. Tak jest, czyli Roachy posiadające dużo, dużo życia i dobry armor plus skuteczne na Stalkery, a Heliony niszczą wszystko to, co lekkie i to i haras oczywiście linii minerałów, nie? Bo to po prostu jest, tak, jest mocne. Jeszcze dobrze wyrykany ten push Blue Flame Udistara zdążył się skończyć. Tefel posiadał ekspansję, ale nie widać było, że posiadał mały dron, natomiast jego przeciwnik turecki zadronował, wypełnił swoje linie minerałów, ale w momencie, w którym nasi chłopcy pushowali ich, nie posiadał praktycznie żadnej jednostki. Widzieliśmy tylko jednego Roacha ze strony tureckiego zawodnika. No dobra. Pentagram będzie trollował na czacie, słuchaj, powiedzieć wam, jak się gra dalej potoczy, bo psuje, my już skończyliśmy grę, a wiesz, a jeszcze tam jest 4 minuty, chyba jeszcze zanim gra się skończy dla chłopaków. Tak więc, no co, go, trochę, mówią tutaj trochę chłopaki. Trochę fail, generalnie, właśnie, musimy sobie włączać zegarek, bo nie wiadomo w tym momencie. Inka mi tutaj pisze. O tym mówić jeszcze. No dokładnie. Inka mi tutaj pisze, jaki fail Creep zalał mu reaktor. No totalny fail. A może powiedz coś o tym jutrzejszym Rocket Cup, bo ja nie za bardzo wiem w ogóle, w jakim to jest wymiarze, jakie tam są nagrody, jak to wiesz wygląda. Wiesz co, Rocket Cup to jest fajny turniej, w którym będzie 5 czy 6 turniejów, będzie ogólnie 5 czy 6 turniejów plus finał. Chłopaków zakwalifikowanych będzie dosyć dużo, tam będzie duża drabinka w tym finale. W każdym turnieju do wygrania są na przykład podkładka i myszka, myszki gamingowe, dokładnie podkładki, więc w każdym turnieju w ogóle nie dość, że się kwalifikujesz do
finału, to do tego jeszcze wygrywasz bardzo fajne nagrody. I oczywiście w finale także będzie dosyć dużo do wygrania, więc no bardzo jest to fajne, bardzo jest to fajne i myślę, że więcej takich turniejów powinno być w ogóle, generalnie. I ja jestem bardzo, bardzo ciekaw, co jutro chłopaki pokażą. Słuchajcie, zapisujcie się do jutrzejszego, jeśli oglądacie, zapisujcie się do jutrzejszego Rokata, bo powiem tak, pół roku temu, rok temu widywaliśmy, no nie wiem, 20-30 osób zapisanych do turnieju, teraz widzimy ich na przykład 70 i to jest świetne. Ja kocham wszystkich, którzy zapisują się do turnieju, to jest bardzo fajna zabawa i naprawdę z jakiekolwiek jesteś ligi, zapisz się, można się bardzo fajnie pobawić i jest to po prostu, no według mnie świetny sposób spędzania czasu ze StarCraftem. Dokładnie tak. Lepiej sobie grać turnieje niż customy. A ja chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba, na jakiej profesjonalnej stopie odbywają się twoje streamy, dlatego że wyobraźcie sobie, że wchodzę na Battle.net, piszę do Zeda, czy ten Rokat jutro, czy ten Rokat jutro jest aktualny, a Zed mi opisuje, no to weź na TeamSpeak, to pogadamy, po czym wchodzę na TeamSpeak, a Zed do mnie, no dobra, to już jesteśmy na żywo. No dobra, to mogło być troszeczkę takie, powiedzmy, nieprofesjonalne, ale na moją obronę, ja w ogóle nie jestem profesjonalny, więc to jest wszystko, co mam do powiedzenia w tej materii. Ojejku. W każdym razie, co tutaj... Sodon mi tutaj mówi, to jest fail w doborze przeciwników. No, znaczy, myśmy tych przeciwników sobie nie dobierali, a to, że ich miażdżymy, no to, no cóż, cóż możemy poradzić, prawda? Cóż możemy poradzić? No, tak myślę, że czekamy na Sodona w Polteamie. Właśnie. Kiedy Sodon w Polteam A? Chciałoby się spytać. Okej, okay, Dystar jest już w lobby. Ja widzę Twilight Fortress, ale nie wiem, czy Battle.net mi tutaj... Nie, jednak będzie Twilight Fortress. Tak. O, ciekawe. Interesting. Ojej, nie widziałem tej gry, chyba, znaczy tej mapy już z pół roku. Ciekawe, czy w ogóle może być map poolu, bo na ladderze już od dawna jej nie ma. No ale to jest właśnie ta gra, mamy maina z expem jeszcze w środku, tu możemy zobaczyć prawdziwy makro 2x2. Tylko pytanie teraz, czy tutaj nasze komputery mają szansę wytrzymać? No zobaczymy, wiesz co, zobaczymy, najwyżej będzie cięło, najwyżej. Okej, Tefel jest już w lobby, więc jedyna osoba, która się nam tu pendinguje, to jest Crusher, czyli admin ESL-a. No i lecimy. Lecimy, go. Twilight Fortress to nasza mapa, mapa blizzardowa. Za chwileczkę sobie o tym powiemy, bo to jest dosyć ciekawa taka mapka. No i właśnie, wszyscy już są. O, i właśnie. Sio oraz... O jejku, ale Dystar, zobacz, nie ma fioletowego. Nie ma fioletowego koloru. No to duży problem. Wydaje mi się, że tak czy siak będzie musiał kliknąć sobie w ten sposób, żeby był niebieski, a jego... Znaczy zielony, a Tefel żółty. Bo wtedy przeciwnicy obydwa są na czerwono i nie ma problemu z rozróżnieniem jednostek. Okej, Sio oraz Uliking kontra Tefel i Dystar. Po lewej mamy oczywiście Turków, po prawej Polaków. No i to tak naprawdę równie dobrze może być ostatnia gra tego Country Championship Polska kontra Turcja. Pamiętajcie, że wygrywamy 4-0. Każdy punkt jednakże się liczy, no i nasze chłopaki dają z siebie wszystko. Jak na razie na naszych ekranach Sio oraz Uliking, czyli Terański oraz Zergowski, gracz turecki. Nasi chłopacy, nasi gracze Polacy zdecydowali się dokładnie na taką samą kombinację, czyli Terana oraz Zerga, a są nimi Dystar oraz Tefel. No i co, ten Twilight Fortress, muszę przyznać, że to jest mapa, która bardzo kusi makro tymi ekspansjami w mainie, prawda? Dokładnie tak. Myślę, że to będzie właśnie dzięki temu, że mamy tę ekspansję w mainie, zobaczymy dłuższą grę. Słuchaj Zet, jeżeli mogę Cię prosić, to wrzuć w tym momencie na czat link do Rokata, bo widocznie doszły nasze zaproszenia i wszyscy są ciekawi, gdzie jest. Okej, to zrobimy tak, że... bo ja nie chcę teraz tutaj pokazywać i szukać, bo bym musiał przełączyć okienka, a mam tylko jeden monitor. Więc zróbmy tak, jeśli ktokolwiek chce dostać linka, to ja za chwileczkę po grze go znajdę po prostu i Was podlinkuję. Także na forum Battle.netu oraz chyba na
na Netwarsie są tematy dotyczące tego turnieju, tych serii tych turniejów, więc tam to też można znaleźć na własną rękę, jeśli ktoś chce. Oj, zresztą ktoś już właśnie Meder zalinkował, więc ja teraz składam, słuchaj, składam paluszki w takie serduszko dla ciebie. Jesteś bardzo spoko. No i co? No i mamy naszych graczy, którzy będą się powoli wallować. Mam nadzieję, że nie będzie faila z Cryptumorem, tak jak w poprzedniej grze. Ojejku, z tym reaktorem. I co? No ja się zastanawiam, bo zobacz, że bardzo szybka ekspansja to jest 15, 16 hatch ze strony TFL-a. Ze strony obydwu zergów, przy czym Uli King decyduje się od razu na pochłonięcie tego gazu dronką, a TFL stawia pulę, czyli podobnie jak w zeszłej grze TFL decyduje się troszeczkę później na pół, co wbrew pozorom może odrobinę sugerować budowę Roachy od razu od strony TFL-a. Mm-hmm. No i co, jak na razie C po prostu skautuje swoich przeciwników. Zresztą tak naprawdę tutaj widzimy dokładnie taką samą grę ze strony obu zergów. Tutaj różni się nam troszeczkę, jeśli chodzi o teran. Dicer jak na razie, chociaż on chyba także będzie stawiał fabrykę, i możemy widzieć no, jakiś rodzaj podobnej gry. Si po prostu swoją fabrykę postawił o wiele wcześniej. I tutaj zastanawiam się, czy po prostu nie grał gas first. Przed barakiem jeszcze. Do tego stawia reaktor, więc tutaj bez najmniejszego problemu możemy wykminić, kolokwialnie to mówiąc, że po prostu będą grane heliony. Dystar już swoją fabrykę buduje, no i... Tutaj zastanawiam się, jak to będzie wyglądało ze strony Tefela, bo... no wiesz co, to jest szybka haczerka, ale to nie jest ZVZ, żeby od razu stawiać jakiś mega szybki Bailing Nest. I ja naprawdę się zastanawiam, co tutaj zergowie przygotowali. Dokładnie tak. No myślę, że brakuje speeda u TFL-a, więc od niego zobaczymy najprawdopodobniej Roachę, bardzo podobnie jak w poprzedniej grze. Dister już gotowy, drugi w tym momencie gaz, możliwe, że nie będzie budował teraz podwójnego Ferge'a, zrobi Starport. W międzyczasie sam ekspuje, no a jego przeciwnik C nie decyduje się póki co na ekspowanie, natomiast stawia w tym momencie drugą faktorkę, tym razem reaktor, czyli będzie chciał zrobić szybszy blue flame, patrząc na to, co zrobił Distar w poprzedniej grze. No i myślę, że patrząc na ten właśnie rozkład creepu na mapie, nie zobaczymy w tym momencie tak kuriozalnego błędu, jakim był właśnie tamten reaktor. Tak. Tutaj dalej z czata oczywiście czytając, ktoś tutaj jest zdziwiony faktem, że grane jest 2 na 2. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o clan wary, jeśli chodzi o właśnie takie nation wary, to 4 razy 1 na 1 oraz raz 2 na 2 jest tak naprawdę no klasyczne. To jest po prostu, zawsze jest to grane. Mamy tymczasem 2 heliony, mamy kontra 2 heliony. Tutaj Dyson oczywiście... zauważ, że stara się jakoś tutaj brać w krzyżowy ogień. Jeden helion trafiony. No i będziemy mieli C, który będzie musiał się wycofać, poczekać na swoje kolejne 2 heliony. No i powiem tak, że no właśnie, C. 3 heliony mu tutaj pozostały. Dyson stara się swoimi dwoma jeszcze coś tutaj robić, ale on już zamienia fabrykę na Techlaba i będzie budował chyba także drugą fabrykę, wygląda na to. Dużo tych fabryk znaczy, w ogóle jest budowanych. Buduje już łącznie. No właśnie, 5 dużo tych fabryk jest zbudowanych. Ciekawie nam się to tutaj rozwija. No zobaczymy, co chłopaki nam pokażą. Pamiętajmy, że cały czas czerwony teran jest na jednej bazie. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak jest, no i to bardzo sugerowałoby taki olinowy build. Widzimy, że już te Roachy od Vikinga pędzą przez całą mapę, aby dojść do bram naszych polskich, żeby tak, tak bym to ujął. Tak, w ruchu bram. Widzimy, że TFL chyba nawet nie posiada jeszcze nic oprócz tego swojej pula, to by sugerowało, że to będzie totalny build od Distara. W sensie, że to Distar będzie teraz budował zapewne tory, tak, to się właśnie dzieje, zaczyna się ten armory, no ale nie mają nic na ten pół, który w tym momencie właśnie uderza, dużą te Roachy. Nie wygląda to dobrze po prostu, nie wygląda to dobrze, on stara się tutaj oczywiście jeszcze przebić przez tego supply depota, który naprawdę bardzo dużo, za dużo czasu zajmuje im zniszczenie tego supply depota, no i zaraz zobaczymy, budowane są w tym momencie tanki, jak na razie no jedynie kilka, jeszcze do tego Madajsta supply bloka, ze względu na ten zniszczony, budynek, no i właśnie, z lewej strony heliony niszczące linii minerałów, Dystara, z prawej mamy Roachy, które tak tutaj zajmują się, no ogromna ilość, no po prostu ja myślę, że to może być na chwileczkę źli, zwłaszcza, że TFL w ogóle nie ma speeda do lingów, nawet go nie wymyśla, a mamy już 9 minutę, no i jak dla mnie nie wygląda to zbyt dobrze. Tak jest, totalnie zniszczona baza, Dystara w tym momencie zabierają się już powoli nasi przeciwnicy za bazę TFL-a,
nie wydaje się, żeby to mogło coś jeszcze stać w tej grze. Wydaje mi się, że bardzo fajna taktyka, D-Star miał się zmaksować 200 na 200 z tego mecha i wyjść na naszych przeciwników. Natomiast zabrakło scoutingu, dlatego że heliony D-Stara nie były na mapie, nie widziały tego, co robią przeciwnicy, nie widzieli tych roachy, które wchodziły. No i w tym momencie GG poddają grę, no i mamy 1-1. 1-1, dokładnie. Chociaż gdyby na przykład D-Star miał szybko te expo swoje bardzo, wystarczyło rzucić skana, zobaczyć co robią przeciwnicy. W momencie TFL może miałby nawet czas zbudować trochę creepu i spinecrawlery postawić na obronę. Szkoda odrobinę, że tak się stało. No ale mamy jeszcze 1-1, nic nie jest stracone, więc czekamy na grę. Fajnie, że będziemy w sumie mieli jeszcze jedną okazję pokazać, chyba ostatnią tego wieczoru. Tak, tak, to dzisiaj będzie już ostatnia gra. Co, link został zapostowany, więc mi nie pozostanie jedynie tutaj podziękować oczywiście chłopakom. A my tymczasem czekamy. Zobaczymy, co tutaj będzie grane w tej trzeciej grze. Myślę, że chłopaki nie będą się szczypać, że tak to ujmę. I po prostu spróbują może takiego pusha, tak jak we wcześniejszych grach, czyli te roachy, heliony na przykład, nie żadne jakieś takie dziwne rodzaje ekspansji, albo zaraz zobaczymy. O, tyradorki. Tak. Już nam się gra tworzy. Moim zdaniem troszeczkę szkoda, że nie zobaczyliśmy tego, co mogliśmy zobaczyć, w sensie takiego jakiegoś większego masu, jakiejś dłuższej gry. Mogło być to naprawdę bardzo ciekawe, ale przytomny raz ze strony naszych przeciwników. Jeżeli nie macie dość wrażeń tego wieczora, to zapraszam Was po tym streamie do nas na jzmz.net, tam będę siedział z Awim i troszeczkę mówił mu co robić, bo on gra teranem, jest właśnie schodzącą gwiazdą, diamentem powoli w ciągu 6 miesięcy, z poziomu silvera wyprogresował do diamentu, także no czekamy na ładnie. Jego w masterze. No i będę go odrobinkę coachował, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was tam na stream zaraz po zakończeniu właśnie tutaj tego meczu 1-1. I miejmy nadzieję, że postawią chłopaki kropkę na D, w tym momencie zaczynamy. No i trzymajmy kciuki, żeby zakończyło się to zwycięstwem. Aha. No właśnie, zobaczymy tutaj, co się będzie działo. TFL kontra Dystar na Uli Kinga i C. No i my jesteśmy na Tyrador Keep, mapie na 6 graczy, czyli to tak naprawdę jest dosyć fajne ułożenie tego wszystkiego. Ostatnia gra tego wieczoru, jeśli chodzi o ten nasz Country Championship Polska kontra Turcja. Oczywiście my już wygraliśmy cały tur, że tak powiem, 4-0. A czy będzie to 5-0? No zobaczymy, jak nasze chłopaki się postarają. Dystar oraz Tefel na naszych ekranach, oni znajdują się na 3 godzinie. Na 6 mamy C oraz Uli Kinga, no to obaj gracze po prostu taka sama, takie same rasy. I powiem tak, ta mapa jest fajna, jeśli chodzi o tą ekspansję, ze względu na to, że chociażby Zerk może tutaj zaekspować dosyć szybko, możemy widzieć właśnie to. Podczas gdy Terran myślę, że raczej zaekspuje po prostu w naturala, jeśli oczywiście szybka ekspansja będzie miała miejsce. Ale patrząc właśnie na tą mapę, słuchaj, no mapy 2x2 są takie, że troszeczkę wymuszają, o wiele bardziej według mnie wymuszają taktyki niż w 1x1. I tutaj mamy naprawdę dosyć szeroki rozrzut tych map, czyli najpierw mamy coś takiego, co mapy, mamy po prostu pojedynczy main z naturalami na zewnątrz, później mamy oczywiście naturale w środku, teraz jedynie jeden natural i naprawdę diametralnie zmienia tą grę. Definitywnie tak. Ale ja muszę troszeczkę ponarzekać na Blizzarda, dlatego że na przykład pula map 3x3 i 4x4 od 3 sezonów praktycznie nie ulega zmianie i to jest po prostu nudne. Rotacja map 2x2 też moim zdaniem jest zdecydowanie za niska. Powinni zmieniać te mapy, pomimo tego nawet, że byłyby niezbalansowane, wprowadzałoby to jakąś odmianę w rozgrywce i na pewnie chętnie byśmy grali wtedy sobie te gierki. Ja bardzo lubię pograć z Inką i Machem te teamówki tam 3x3, czasami nawet jesteśmy top 1 świata, jak nam coś bardziej wyjdzie, no więc jasne. Fajnie się gra. Tylko że no taka nostalgia i bez sensu grać cały czas to samo po prostu. No to jest racja, wiesz co, ja ci powiem tak, że bo gra się nam jeszcze nie rozwinęła tutaj tak naprawdę, będzie miała miejsce ekspansja ze strony TFL-a, dokładnie tak. Że kiedy ja gram jakieś teamówki, to jest 3x3, 4x4, czasami nawet jest to nagrywane czy streamowane, to po prostu wiesz, u mnie to są takie kabarety w stylu, wiesz, podwójnej 15 haczy. Po prostu. No rozumiem. No więc jak dla mnie, wiesz, takie teamówki to nie jest coś takiego, co należy brać super poważnie. Nad czym należy, że tak bym się spinać. I zauważ, co w ogóle robi C, bo robi C robi trzy baraki,
W takich, no, jeden to Makarax, trzeci to jest taki, powiedzmy, Proxy Rax, który mógłby zostać bardzo prosto wyskautowany, gdyby któryś z naszych graczy po prostu podjechał do tej Zelnagi. Tefel tymczasem ekspansja, także ze Spawning Poolem, no i Dystar także ekspuje, więc tutaj, no, muszę przyznać, że jeśli jakiś atak nastąpi, a Dystar buduje dwa baraki dopiero teraz, no to może być on dosyć ciężki, może być on bardzo, bardzo ciężki. Wydaje do... mi się. Wydaje mi się, że no bardzo ciężka w tym momencie jest, no, pozycja naszych zawodników, dlatego że już gotowy tutaj Roach Warren od Uli Kinga, on zaraz jest wyrzucić tutaj kilka Roachików, które totalnie jakby uniemożliwią zrobienie czegoś TFL-owym, ewentualnym zeglingom, dlatego że u niego Roach jak nie będzie mowy z racji tego expa, tak samo teraz postawił expa Distar, no i tutaj można zniszczyć ten frontwall, który właśnie tam spingowałem. On po prostu daje idealny punkt ataku, jest bardzo szeroki, można podejść pod tą rampę, no i ciężko będzie naszym chłopakom tu cokolwiek zrobić. Widzimy, że ten link TFL-a wyskautował tutaj te jedne z tych raksów, zresztą widzi też Overlord, drugie są cały czas ukryte, no i ale widzi, że to są jakieś proxy raksy, także miejmy nadzieję, że szybko zaczną coś budować. Widzimy, że dopiero teraz, w tym momencie Roach Warren ze strony TFL-a buduje także bunkier Distar w swoim naturalu, no i zobaczymy, czy ten push ze strony tureckich zawodników będzie dostatecznie szybko przeprowadzony. No zaraz zobaczymy. Tymczasem Dystar próbuje wallować się pojedynczym bunkrem, ale właśnie, czy to nie jest odrobinkę za późno, zaraz zobaczymy. Kilka marinów w budowie, ma już trzy baraki, więc to jest taka sama możliwości produkcyjne jak jego przeciwnik. Tefel tymczasem, no właśnie, ten Roach Warren dopiero za chwileczkę zostanie zakończony, a my tymczasem będziemy mieli atak. Jest tutaj 8, jeśli dobrze widzę, dokładnie tak, 8 marinów oraz 3 Roachiki. No i właśnie Dystar będzie musiał tutaj bronić się tym bunkrem bardzo ładnie, tym momencie już puluje SCV, będzie ich tutaj, no nie aż tak ogromna ilość, ale zauważcie, że tak, że są w stanie bez problemu wyreperować ten bunkier. Traci kilka z nich Dystar, ale według mnie bardzo ładnie wygląda tutaj tak. Ta jego pozycja. On ma dwa orbitale. Bardzo ładnie naprawia ten bunkier, przy czym fokusuje Mariny swoich przeciwników, te Roachy dużo wolniej by padały, dobiegają kolejne cztery Roachy, no ale Dystar tu zrobił taką robotę, naprawiając właśnie ten bunkier, że wydaje się, że ten push, pomimo tego, że póki co ma przewagę, to właśnie tutaj supportujące Roachy totalnie go wypędzą, no i przechylą szale zwycięstwa. Wydaje się, że teraz w tym momencie 100% w stronę, że chłopaki są rozekspowani. Tak jest, rozekspowani i będą mieli wolną rękę do tego, czy powiedzieć makro, czy powiedzieć sobie okej, puszujemy ich. Dokładnie tak. Tutaj jeszcze kilka tych marinów biega razem z Zerglingami zupełnie bez speeda, nawet wygląda na to, że Uli King w ogóle tego speeda nie wymyśla. No i Tefel decyduje się na kontratak, dosyć słaby kontratak, ponieważ nie jest to coś super mocnego, ale puszuje swojego przeciwnika bardzo, bardzo, bardzo w tył. No i mamy jedynie kilka roachów od razu, panic mode pod tytułem trzeba budować bunkry i co ciekawe, budują je w naturalu. Podczas gdy C będzie także decydował się na swoją ekspansję, na budowę ekspansji. No powiem tak, że patrząc tutaj na to, co robią chłopaki, ja myślę, że Tefel bez problemu mógłby zdecydować się na Banic Nest, Dystar, jakieś tutaj marinki, marudery, jakiś steampack i mogliby po prostu spuszczować. Tymczasem wygląda na to, że Tefel będzie puszował samemu i to nie jest aż taki najlepszy pomysł. To nie jest aż taki najlepszy pomysł, bo o właśnie, dzieje się właśnie to, co się dzieje. I Tefel niestety będzie musiał się wycofać. Ale tak jak tutaj już mówimy, no chłopaki wyglądają fantastycznie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Mamy 48-76 ze strony TFL-a kontra 41-44, więc no nie ma tutaj zbyt wiele do powiedzenia. TFL naprawdę odbił tutaj się limitem od wszystkich innych graczy. No Dystar bronił się, więc stracił troszeczkę tych SCV. Nie wiem dokładnie ile, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego pokazać. Widzimy, że teraz atakowali ten backdoor, który tym ułożeniem staje się frontdoorem tak naprawdę, ale Dystar tapetuje już bunkry, Tefel wchodzi na rampę, żeby mu pomóc. Widzimy też, że Tefel w przeciwieństwie do swojego przeciwnika tu już prawie kończy le, także zaraz ten speed na roczek będzie dla niego dozwolony, no i w tym momencie ta armia będzie miała dużo, dużo większe znaczenie, jeżeli chodzi o przebieg rozgrywki. Też przytomnie Dystar tutaj stawia faktorkę przed tymi bunkrami, co uniemożliwi podejście do nich lingom, no i nie ma sensu w ogóle puszować. Tak, przytomnie wycofują się zawodnicy, no ale już tutaj Tefel przekracza stówkę limitu, przy czym jego przeciwnik posiada tylko 50. Jeżeli chodzi o teren, to jest 46 turek, 75 Dystar,
Także miażdżąca przewaga dosłownie. No tak jest. Także... Zresztą zauważ w ogóle, że Sea buduje swojego trzeciego command centra dosyć szybko, więc to już jest w ogóle interesujące. Ja myślę, że chłopaki za chwileczkę będą decydowali się na jakiś atak. No tych roach jest tutaj ogromna ilość. Naprawdę, 28 roachy kontra 11 ze strony zergów i mamy 16 marinów, 5 maruderów oraz 2 medivaki kontra jedynie 26 marinów. Jednakże Daystar posiada steampack, jego przeciwnik tego upgrade'u nawet nie wymyśla, zdecydował się na combat shield oraz plus 1. TFL za chwilę będzie miał Gliala, Uliking, Gliala nie ma. No i teraz będzie miał miejsce bardzo mocne, a takie nie sądzę, żeby Turcy po prostu byli w stanie się przed tym obronić, ponieważ jest to mega mocne po prostu. Ale jeszcze pisko wyglądają te armie, które właśnie się wylewają z tym, ze strony Distara wjeżdżają teraz te jednostki. Pierwszy bunkier pada bardzo szybko, drugi równocześnie w tym momencie te civiki nie zdążają naprawić, padają te mariny bez Steama i zrobią no, naszych przeciwników. GG. Absolutna masakra tutaj się stała, mamy score screen i wygląda na to, że Polska wygrywa z Turcją 5-0. No fantastycznie zostało tutaj wszystko zagrane. No tutaj w tej drugiej grze 2-2, no chłopaki próbowali się troszeczkę bardziej pobawić, nie wyszło, ale wyglądało to fajnie. No widać tutaj jak dużą przewagę chyba tutaj w skillu mieliśmy. GG oczywiście dla Turków, ale no właśnie, wygrał lepszy i dzisiaj jest to Polska. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, bo teraz wolno mi o tym powiedzieć, bo już wygraliśmy. Aha. Cieszę się z tych dwóch przegranych meczów. Dało to nam odrobinę jakiegoś zastanowienia się, czy to naprawdę tak łatwo, czy to możliwe, żeby Turcy z nami wygrali. To zawsze jest jakiś element zwrotny w czasie takiej audycji. Nie jest fajnie, kiedy wszystko jest jednostronne i po prostu idzie jak składka. Także wygrywamy bardzo fajnie. No i miejmy nadzieję, że kolejne mecze z tego cyklu też polska drużyna wygra i że będziemy mistrzami. Bo jak to mówiłeś, Polska drugą Koreą. Tak jest, Polska drugą Koreą. Słuchajcie, my kończymy na dzisiaj. Ja oczywiście jestem ze mną, tak bardziej z łapanki był Inka. Ja dziękuję Ci bardzo. No i co, jutro chyba spotykamy się. Przepraszam bardzo, cisza. Wiesz co, ja muszę zawsze walnąć co najmniej jednego fejla na koniec, więc mam nadzieję, że mi wybaczysz. No rozumiem. I co, no spotykamy się jutro, prawda? Tak jest, jutro o 15 zapraszamy na Rocket Cup, a jeszcze zapraszam teraz na jzmz.net, tam zaraz połączę się z Awim, będziemy sobie laderowali, bądźcie zgodni jakieś customy, jeżeli tylko jesteście zainteresowani, to zapraszamy Was do naszego świata JZMZ. Okay. Do zobaczenia, dziękuję bardzo za kolejne zaproszenie Z. No i co, ja również... Do zobaczenia jutro. Właśnie, ja również dziękuję. No i to tak naprawdę wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami. Naprawdę bardzo fajnie, słuchajcie, troszeczkę tak złapanki tutaj. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Chłopacy tutaj, Polacy, dali czadu. A my zobaczymy się już jutro o 15.00.